Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Otwieramy drugie spotkanie z serii Gdańsku Filozofuj. Dzisiejsze poświęcone jest Bogu i religii wokół szóstego numeru Filozofuj, Bóg i religia. Numer jest do nabycia u Jarka. Temat naszego spotkania natomiast to Bóg wiary i Bóg filozofii. Kwestie, które dyskutanci poruszą, w których będzie dyskusja oscylować, to między innymi: czy Bóg istnieje? Jeśli tak, to który? Jakie są, jeśli są, rozumowe argumenty za istnieniem Boga? Jakie są, jeśli są, rozumowe argumenty przeciw istnieniu Boga? Czy Boga da się poznać? Czy wiara religijna jest bądź może być racjonalna? Jaka jest relacja pomiędzy filozofią a wiarą religijną? Czy filozof może uznawać objawienie? I czy filozoficzny absolut i Bóg chrześcijan jest jednym i tym samym, czy nie? Wokół tych i innych kwestii dyskutować będą profesor doktor habilitowany Stanisław Judycki. Doktor Cezary Kościelniak i doktor Marek Kotliński. Teraz pozwolę sobie krótko dyskutantów przedstawić. Profesor doktor habilitowany Stanisław Judycki jest kierownikiem w Zakładzie Metafizyki, Filozofii Religii i Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się m.in. filozofią religii, teologią filozoficzną, metafizyką, czyli teorią bytu, i epistemologią, czyli teorią poznania. Ostatnie książki pana profesora to Bóg i inne osoby, próba z zakresu teologii filozoficznej oraz książeczka o człowieku wierzącym. Kiedyś pan profesor trenował judo, a teraz w wolnym czasie jeździ rowerem i chodzi na siłownię. Co można dawać teraz? Drugi z dyskutantów, doktor Cezary Kościelniak, to adiunkt w Zakładzie Etyki Gospodarczej w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się m.in. religią w życiu publicznym, procesami sekularyzacji w Europie i USA, rolą religii w państwach dobrobytu oraz relacjami pomiędzy religią i kulturą. Pan doktor jest autorem książki pod tytułem Nowe krytyki Kościoła, w której przedstawia spory i debaty pomiędzy Kościołem i kulturą w Polsce po 1989 roku. Pan doktor hobby nie ma i, jak sam mówi, żyje pełnią, lubi swoje życie i to mu wystarcza. Trzeci z dyskutantów, doktor Marek Pepiński, jest adiunktem w Zakładzie Metafizyki, Filozofii Religii i Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jest autorem ponad 60 publikacji oraz redaktorem numerów tematycznych dotyczących wiedzy i mocy Boga. Zajmuje się epistemologią i filozofią religii, w tym zagadnieniem racjonalności wiary religijnej oraz problemami dotyczącymi natury Boga, jego wszechmocy, dobroci i prostoty, a także argumentami przeciwko istnieniu Boga opartymi o fakt zła. Hobby, wedle strony Uniwersytetu Gdańskiego, to mountain bike, czyli rower górski. Jeszcze w kwestii technicznej, czy te krzesła doszły? Czy jeszcze czekam? Tomek, masz krzesła? Bo jak nie, to jeszcze jest, nie wiem, głupio proponować, ale miejsce na koloryferach. Czy mam jeszcze podkładki? Coś się tam, da, są krzesła, to świetnie.
to może byśmy się przesunęli trochę wszyscy do przodu, jak damy radę, z tymi leżakami, tak żeby się zrobiło trochę przestrzeni. Śmiało. Stanowiska w kwestii Bóg wiary i Bóg filozofii. Następnie przedyskutują panowie między sobą punkty sporne, a potem głos zostanie oddany publiczności. Każdy z państwa będzie mógł zadać pytanie. Nie pozostaje nic innego, jak zaczynamy. Zatem panowie, co w kwestii Bóg wiary i Bóg filozofii? Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Jeszcze na studiach taką formułę poznałem, filozof kawiarniany. Jestem po raz pierwszy w kawiarni. Prosimy głośniej do mikrofonu. Głośniej, tak? Dobra. Dobra, mogę, jak stary plusmen nawet. Ja mam opisany swój tekst i przedstawię go. Będę czytał około 11 minut, 12. Bóg wiary. Znacie to Państwo, to wyrażenie, świat to za mało. The world is not enough. Oczywiście to jest James Bond, ale tam jest dalszy ciąg. The world is not enough, but it is such a perfect place to start my love. A więc świat to za mało, ale to takie świetne miejsce na początek miłości. Teraz jednak będzie całkiem poważnie, a nawet miejscami ponuro. Lecz z dobrym zakończeniem. Dlaczego świat miałby być świetnym miejscem na początek miłości? A dlatego, że miłość najlepiej sprawdza się w opresji. Tylko w ucisku można zobaczyć, czy ktoś naprawdę kocha, jaka jest wartość tego tak zwanego uczucia, jaka jest jego trwałość, powaga, głębia i tym podobne. Sprawdza się też to, czy nie sprzeda miłości za uznanie, sławę, pieniądze, władzę, użycie. A świat jest potworną opresją. Setki pokoleń poddanych cierpieniu na wszystkie sposoby. Cierpieniu z powodu utraty bliskich, z powodu życia, które wydaje się nie prowadzić do jakiegoś dobrego celu. Okaleczenia, znęcanie się jednych nad drugimi. Nadzieje, dobre nadzieje, które rozsypały się w proch. Starzy ludzie, którym wydaje się, że życie dalej nie ma sensu. Ból doznawany przez ludzi i zwierzęta. Wszystko to bez celu. Opresja ta to również panosząca się wszędzie w najwyższym stopniu niesprawiedliwość, dziejąca się przez wieki. Okropne zbrodnie bez odpłaty. Codzienne znęcanie się nad ludźmi bez odpłaty, manipulacja ludzkimi umysłami osiągająca niemalże postać kartezjańskiego uniwersalnego złudzenia i tak bez końca. Ale też w nie mniejszym stopniu poświęcenie bez nagrody, bez docenienia, a nad tym wszystkim zamyka się grób milczącego kosmosu. Świat to jeden wielki tygiel bólu, cierpienia, zła i niesprawiedliwości. I tak przez niekończące się pokolenia. A my tu siadamy w konwencji, można powiedzieć lekkiej, jak się to mówi, w duchu pluralistycznej wymiany poglądów, mamy sobie podyskutować o istnieniu Boga. Ja, każdego z nas jest niejako u siebie, w swoim domu. Teraz wyszło tylko, aby się trochę rozerwać, zobaczyć, co tam jacyś ludzie mają do powiedzenia na pewien dość, jak się wydaje, istotny temat. Do tego jeszcze ten temat ma różne odcienie i tak zwane smaczki polityczne, społeczne, sensacyjne, światopoglądowe. Krótko mówiąc, może być ciekawie. A ten tygiel bólu istnieje tu i teraz wokół nas. On także istnieje jako przeszłość, bo przecież przeszłość jakoś istnieje, a więc to wszystko ciągle jest.
Miłość kształtuje się w opresji, wypala się w niej jak złoto, a postacią miłości jest zdolność do współodczuwania. Tak więc ktoś, kto kocha, kocha od razu wszystko, a więc ciągle powinien współczuć z bólem świata, z tym, który jest jako przeszłość i jest jako teraźniejszość. Ale, jak może powiemy, tak się nie da, trzeba jakoś żyć. Takie współodczuwanie może rozsadzić życie, trzeba jakoś żyć, ale po co żyć? Po co żyć bez tej miłości, bez tego współczucia z innymi istotami do nas podobnymi? I to jest pierwszy składnik Boga wiary. Bez miłości do świata, bez współczucia ze światem nie ma dostępu do Boga wiary. W tym miejscu test jest bezwzględny, przesiewa wszystkich. Czego rzeczywiście chcesz? Czy chcesz, żeby to wszystko skończyło się, żeby skończyło się dobrze? Jeśli ktoś chce i współczuje ze światem, to już wierzy w Boga. Jeśli jednak powie, trzeba jakoś żyć, to ciągle balansuje na granicy. A jeśli powie, jest mi obojętne, to jest stracony. Ale przecież, jak stwierdzi wielu, może być tak, że to ludzkie piekło istniało, istnieje i prawdopodobnie będzie jeszcze długo istnieć, lecz w tej historii nie będzie żadnego dobrego zakończenia, bo dobry Bóg może nie istnieć. Tu potrzebne są, jak ktoś powie, argumenty, racje albo wręcz dowody na rzecz jego istnienia. Jednakże, jak sądzę, dla wiary jako współczucia z cierpieniem i bólem, dla wiary jako pragnienia dobra, wystarczy jedno, a to mianowicie, że nie jest wykluczone, że on istnieje. Świat to za mało, ale wystarczy możliwość istnienia Boga, aby mieć nadzieję, że piekło świata skończy się dobrze. W tym miejscu wielu zareaguje stwierdzeniem, że tylko możliwość istnienia dobrego Boga to za mało. Jeśli za mało, to proszę. Jest wiele argumentów, dowodów, racji podawanych od najdawniejszych czasów i rozważanych do dziś. Różne wersje tak zwanego argumentu ontologicznego, argumentacja kosmologiczna w wielu postaciach, argumentacja ze świata jako projektu, argumenty moralne. Jeżeli te argumenty lub racje przesuną choćby o milimetr neutralną w tym względzie postawę, jeżeli więc ktoś przyzna istnieniu Boga choćby tylko malutkie prawdopodobieństwo, to czy to wystarczy, aby wierzyć, aby Go czcić? Sądzę, że w zupełności wystarczy, lecz pod jednym warunkiem, tym mianowicie, że współczujemy z przeszłością i teraźniejszością cierpienia i bólu gotującego się w świecie. Wielu powie, nie, ja muszę mieć pewność, wtedy dopiero będę czcił Boga. Ale to właśnie tak jest zrobione, abyś nie miał pewności i aby to przetestowało Ciebie, jak głęboka jest Twoja miłość, czy ją w ogóle masz. Gdybyś miał czysto intelektualną pewność, że istnieje ten inny i święty zarazem, to ze strachu prawdopodobnie drżałbyś dzień i noc, albo rozpadłbyś się na proch. Brak, o który tu chodzi, nie jest brakiem intelektualnym, raczej jest to brakiem dobrych racji, lecz jest to błąd raczej woli i serca. Weźmy pod uwagę taki oto argument. Jeżeli świat jest rzeką cierpienia i bólu, to czy wyłącznie za pewnego rodzaju przypadek należy uznać życie i nauczanie Jezusa z Nazaretu? Skąd On miał czelność uznawać siebie za drogę, prawdę i życie? Skąd się to wszystko wzięło w tym dziwnym, pustynnym zakątku przestrzeni historycznego świata? Być może był ascetą, pobożnym wizjonerem, a być może nie. Skąd się to wszystko wzięło w tych niemalże prehistorycznych czasach, że znalazł się taki jeden, który podawał pewne rozwiązanie bez sensu cierpienia i bólu w świecie, twierdząc, że on to bierze na siebie, co miało oznaczać, że Bóg w tym uczestniczy i że bierze to na siebie. Czy to się tylko tak przypadkiem
zahaczyło, jeżeli tak można powiedzieć, w dziejach świata. Przez przypadek całe pokolenia pisały o tym, rozważały, modliły się, cierpiały. Czy idea Boga wcielonego minie, a ludzkość wreszcie odetchnie i w końcu będzie żyła beztrosko? Czy ta zbieżność to jest jakiś argument? Jakiś być może jest, ale powie wielu, to za mało. Ja w to nie mogę uwierzyć. A cierpienia i poświęcenia poświęcone w imię wiary chrześcijańskiej, czy to nie jest argument? Nie, powie znowu wielu, bo ludzie aż zanadto skłonni są do uznawania najdziwniejszych przekonań. Tu jednak nie chodzi o jakieś przekonania, ale o to, że te poświęcenia w imię chrześcijaństwa były właśnie wyrazem współczucia ze światem i z Bogiem, który to bierze na siebie. Po co niektórzy ludzie godzinami, jak się mówi, klepią zdrowaśki? Czy dlatego, że chcą się bezpiecznie niejako katapultować na tamten świat i zażywać wiecznej rozkoszy, czy dlatego, że współczują ze światem i nawet za cenę własnego nieistnienia wieczności ucieszy ich w ostatniej chwili życia, że świat ma jednak sens. I że to, co dobre, nie zginie, zło zostanie zmycione przez sprawiedliwość. Został nam dany wybór. W nasze ręce zostały, z tego punktu widzenia patrząc, przekazane życie i śmierć. Możemy albo pragnąć zbawienia świata, albo powiedzieć, ja się jeszcze zastanowię, bo przecież nie mam pewności. Zawieszę swój sąd na ten temat. Muszę być racjonalny, muszę dyskutować na ten temat. Można zapytać, o czym dyskutować? O wyborze między życiem a wieczną śmiercią. O tym, że jako agnostyk lub tak zwany ateista spokojnie tę dobrą nowinę ateizmu głoszę innym, mówiąc im pośrednio. Nie przejmujcie się wielkim cierpieniem i bólem ludzi. Zawieźcie swój sąd, dowody nie idą. Twierdzenia na temat przymiotów Boga nie dają się pojąć, stąd przyjmowanie jego istnienia jest bezzasadne. Czy jednak z faktu, że nie możemy pojąć, na czym polega aktualna nieskończoność ciągu liczb naturalnych, wyciągamy wniosek, że nic z pojęcia liczb naturalnych nie rozumiemy, że twierdzenia na temat liczb naturalnych są bezzasadne, a w tym, że bezzasadne jest przyjmowanie, że takie liczby istnieją. Szerzenie właśnie takiej ateistycznej lub agnostycznej dobrej nowiny, właśnie złej nowiny, właściwie równa się powieszeniu sobie kamienia u szyi. Czy nie ma żadnego prawdopodobieństwa, że dobry Bóg istnieje? Wydaje się, że takie, choćby minimalne tylko prawdopodobieństwo jest. A jeśli ono jest, to jak można być ateistą lub agnostykiem? Nikt nigdy nie wykazał i nie wykaże, że ma miejsce idealna równowaga między argumentami na rzecz istnienia Boga, a argumentami przeciwko jego istnieniu. Ale sam fakt, że argumenty na rzecz jego istnienia są, wystarczy, aby wierzyć, a więc pragnąć wybawienia świata z opresji. Każda wiara jest jakoś rozumna i w tym sensie nie ma żadnej opozycji między Bogiem wiary a Bogiem filozofii. Każda wiara jest jakoś rozumna, gdyż do aktu wiary zdolne są wyłącznie istoty posiadające rozum. Trzeba wiedzieć, co się uznaje, trzeba mieć pojęcie siebie i świata, swojego losu w świecie. Każda wiara jest rozumna, gdyż zawsze spiera się na jakichś racjach, lepiej lub gorzej wyartykułowanych. Te lepiej wyrażone racje to są racje myślowe, które, to już ostatnia kartka, które przywykliśmy nazywać filozofią. Nie we wszystko jest jednak rozumnie wierzyć, ale na rzecz istnienia dobrego Boga argumentowały najmądrzejsze głowy ludzkości na rzecz jego wcielenia. Także, tak jak uznają chrześcijanie, jest mnóstwo racji i tak dalej. Wiara zatem w Boga ma podstawy, w tym sensie podstawy rozumowe, a jest tak nawet w odniesieniu do treści uznawanych za objawione. Bo trzeba za pomocą rozumu odróżnić treści, które chce się przyjąć jako objawione, od innych i te treści uznać za prawdę.
Tak więc w istocie ja, w istocie i wiara, i teologia w dużej mierze zbudowane są na rozumie. A zatem na filozofii oraz na ludzkich doświadczeniach, w tym doświadczeniach historycznych. Choć oczywiście w wypadku większości ludzi są to racje egzystencjalne, powody wypływające z ogólnego rozumienia świata i tak dalej. Absolut, o którym wiele mówi się w filozofii, nie musi być Bogiem. To znaczy kimś, kto może nas wyrwać z opresji świata. Tym kimś, który nas rozumie, z nami współczuje. Gdy jednak ktoś dowodzi istnienia bytu najdoskonalszego, to musi uznać, że ten byt jest osobą, czyli rozumną, świadomą i czującą istotą, bo te cechy są doskonałościami. W ten sposób łączą się ze sobą postacie, można by powiedzieć, Boga wiary i Boga filozofii. Czy taki Bóg istnieje? Mamy wiele racji, aby sądzić, że tak jest. Czy te racje, argumenty dają pewność? A co udowodniliśmy z pewnością? Istnienie świata, istnienie innych umysłów niż nasz własny, istnienie wielkiego wybuchu, istnienie ewolucji, istnienie aksjomatów matematycznych i logicznych. Są tacy, którzy sądzą, że dysponujemy argumentami na rzecz istnienia doskonałego Boga, argumentami dającymi pewność. Ale nawet gdyby owe argumenty prowadziły wyłącznie tylko do jakiegoś prawdopodobieństwa, to i tak jest to wystarczające dla wiary, jako współczucia ze światem, jako nadziei, jako pragnienia, aby piekło świata zostało ukojone w wiecznym szczęściu, a miłosierna sprawiedliwość zatriumfowała. Ostatnie dwa akapity. Po co jednak to wszystko? Czy dobry i miłosierny Bóg nie mógłby tego urządzić inaczej? To znaczy tak, aby ta potworna masa bólu, cierpienia i zła jako aktów złej woli, nigdy by nie zaistniała. A chcielibyście Państwo mieć wieczne szczęście na niby? Gdyby dobry Bóg tak właśnie to zaaranżował, to musiałby jednak kiedyś nam powiedzieć, że cierpienie, ból i zło mogą istnieć. Czy uwierzylibyśmy mu? I jeszcze jedno na koniec. Wymyślono jelonka ginącego w płomieniach pożaru lasu, a ból, którego w ten sposób doznaje, ma jasno wykazać, że dobry Bóg nie może istnieć. Jest to bowiem ból bezcelowy, który nie może służyć żadnemu dobru wyższemu i przyszłemu. Z punktu widzenia, tak sądzę, z punktu widzenia Boga chrześcijaństwa, trzeba jednakże zapytać, może w ten sposób, przez czyje żyły ostatecznie przepływa ten ból? Przez czyje żyły ostatecznie przepływa całe cierpienie świata? Wydaje się, że musi ona przenikać ciało i świadomość Twórcy, a krew jego w pewnym sensie ciągle spływa. Inaczej być nie może, gdyż akty wcielenia i ukrzyżowania, choć jednorazowe na linii ludzkiego czasu, dla niego samego są poza czasem. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Chciałbym na początku bardzo serdecznie podziękować i pogratulować Celinie za zorganizowanie tego spotkania. Ja muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem, że Państwo tutaj są. Ufam, że to nie są zajęcia na uniwersytecie, które Państwo teraz odbywacie w tym klubie, żeście Państwo przyszli po prostu tutaj dobrowolnie. I myślę sobie tak, że to jest bardzo ważne, ponieważ proszę zobaczyć, że żyjemy w takim trochę, użyję takiego sformułowania, napięciu przedsiębiorczym, to znaczy ludzie dzisiaj się, jesteśmy ciągle bombardowani informacją, że nikt nie mówi, nie dyskutuje, nie myśli, nie poświęca czasu na to, co się nie opłaca, prawda? Myślę, że dyskusja o Bogu, o wierze, to jest ten temat, który się, no, bardzo średnio opłaca, przynajmniej w tych kategoriach, w których
gdzieś ta krytyka powstaje i to, że Państwo tutaj są, że będziemy mogli rozmawiać, że będziemy mogli podjąć dialog, być może nawet świadczy o czymś zupełnie innym, mianowicie o tym, że no, zaczyna się jakiś renesans myślenia i zaczyna się jakaś nowa fala dla filozofii, dla kultury intelektualnej w Polsce. Myślę, że jest też na rzeczy, ponieważ podobne spotkania w różnych miastach moim jest. Także Celino, gratuluję i dziękuję za zaproszenie. Warto było z Poznania do pięknego Trójmiasta przyjechać. Ja chciałem, ja nie będę czytał, ja będę mówił i chciałem się skupić na takim wątku bardziej z perspektywy katolickiej. Wydaje mi się, że to jest istotne, byśmy mogli też spróbować połączyć te wątki z filozoficzne, pytania podstawowe, które Celina wypowiedziała, pan profesor nas tak bardzo wysoko metafizycznie wprowadził w swoim wystąpieniu, byśmy mogli też znaleźć pewien kontekst teologiczny, religijny, ponieważ trudno mówić o Bogu również bez tego kontekstu. Ja chciałem się odnieść w mojej wypowiedzi do myśli Józefa Ratzingera, w szczególności wczesnego Ratzingera, z jego dwóch książek, z jego doktoratu Haus des Gottes, z jego doktoratu o świętym Augustynie i drugiej książki, która za półtorej roku będzie miała swoje 50-lecie i jest przełożona na, zdaje się, 38 języków, o ile dobrze pamiętam, czyli wprowadzenia w chrześcijaństwo, chyba jednej z kilku książek teologicznych, które zrobiły w drugiej połowie XX i początku XXI wieku taką karierę. Rzeczywiście u Ratzingera ten problem się pojawia jako, myślę o książce Wprowadzenie w chrześcijaństwo, jako pewien osobny wątek, jako rozdział, jako problem. Ten problem też znacznie szczegółowiej i precyzyjniej i profesjonalniej rozwija też w swoim doktoracie. Ale Państwo mnie słyszą, mnie światło, tak? To może. Zaraz będzie, można mówić. Tak, można mówić, dobrze. Nie widzę notatek, także tym bardziej będzie wiarygodne teraz, co powiem. Proszę Państwa, Ratzinger wyprowadza dwa takie problemy. To znaczy, pierwszy problem to jest problem, jak to się stało. Tak, coś, może też komunikacja tu między wami, to może... Sylwester, co mam zrobić? I nic mam nie dotykać, tak? Nie ruchamy, bo tak. A te mam, bo ja wstrykałam, to też się włączą? Czy muszą być na górę, albo na... Nie, muszą wystrygnąć i wtedy za 10 minut znowu będzie można spróbować. Jesteśmy filozofami. No właśnie, chciałem powiedzieć, to jest jednak kolejny dowód, że filozof powinien być dalej od techniki. Znaczy, że Bóg istnieje. Proszę Państwa, są tu takie dwa pytania. To znaczy, pierwsze pytanie to jest takie, jak doszło do tego, pan profesor, przypuszczam się z tym założeniem nie zgodzi, jak doszło do tego, że Bóg filozofów rozszedł się z Bogiem wiary, tak? Jak doszło w ogóle do genezy tego problemu. A druga sprawa to jest sprawa, w jaki sposób możemy sobie uzmysłowić tą różnicę, tak? Czym się charakteryzuje Bóg filozofów, czym się charakteryzuje Bóg wiary. I tutaj Ratzinger sięga do doświadczenia chrześcijaństwa starożytności, czy wręcz nawet do samych początków chrześcijaństwa, do Pawła, do listów paulińskich i wskazuje na taki oto problem, że tak naprawdę Bóg starożytnych Rzymian, Bóg w czasie, Bóg grecko-rzymski, to jest tak naprawdę Bóg, który jest Bogiem nieprawdziwym i oni z tego świetnie sobie zdawali sprawę. Mianowicie, spoglądając na to od strony historii filozofii, widzimy, że filozofowie przyrody tak naprawdę wyprowadzają świat grecki z
perspektywy, czy z pewnego stanu mitu do stanu racji. Tak. To, że tam ten jeden z pierwszych filozofów mówi, że wszystko jest wodą, no to cóż to jest innego, że mówi, że wszystko jest wodą? No mamy dwie możliwości. Że albo jest hydraulikiem, albo coś chce nam powiedzieć sensownego, prawda? Odrzucamy tą techniczną interpretację, widzimy, że tu jest pewna racjonalizacja. Tak? Tu jest próba znalezienia pewnej sfery, którą możemy znaleźć w naturze i możemy naturę wyjaśnić. Pamiętam, że profesor Leszek Nowak, świętej pamięci, kiedy interpretował historię metafizycznych idei, właśnie mówił, że tu w tym miejscu się narodziła Europa. Tak? U filozofów przyrody, u ludzkich filozofów przyrody mamy tak naprawdę narodzenie Europy, bo tu się zaczyna coś, co rozwija się później jako myślenie racjonalne i zaprzeczenie mitu. Jednakże z drugiej strony, to jest już myśl Józefa Ratzingera, dzieje się światło. W tejże filozofii napotykamy na tak naprawdę próbę przyswojenia mitu czy uzasadnienia mitu. No mit staje się chociażby czymś takim jak instytucją vitae, tak? No, jak on działa widzimy chociażby u Platona w obronie Sokratesa. Tam jest bardzo ciekawy pasus, kiedy to Sokrates jest wypytywany o swoją tożsamość obywatelską i nagle mówi, zaraz, ja jestem najmądrzejszy. A dlaczego ty jesteś najmądrzejszy, Sokratesie? No bo któryś z tych moich uczniów poszedł do Pyty i Pyty powiedziała, że, ja jestem najmądrzejszy, prawda? No wiadomo, że status Boga, status bóstwa, to jest tak naprawdę status, który ma charakter społeczny, to znaczy to jest tak naprawdę estetyczna i tylko formuła, która ma zagwarantować jakieś funkcjonowanie tego świata społecznego. I w tym momencie, kiedy wchodzi chrześcijaństwo i mówi wyraźne nie dla takiej religijności, mówi wyraźne nie do myślenia o takim bóstwie, mówi wyraźne nie dla pewnego firmowania mitu, o którym wiemy, że jest mitem, ale mówi o tym, że Bóg jest Bogiem przede wszystkim logosu. Logosu, czyli objawiającym coś z zewnątrz. Tu się pojawia kategoria ducha, która może nie jest konieczna do tego mojego wywodu, ale to objawianie nie jest czymś wymyślonym przez nas, tak? To objawianie jest dane od bytu, który jest transcendentny wobec nas. W tej sytuacji pojawiają się rzeczy, które są absolutnie niewiarygodne dla myślenia mitycznego. No pojawia się chociażby pojęcie wszechmocy Boga, który jest wszechmocny w żółbku. No żółbek, to wiadomo, to jest kategoria, my tak estetyzujemy tę kategorię, ale to jest kategoria najpodlejszego z możliwych urodzeń oraz fenomenu krzyża, czyli w tamtym czasie, najzwyczajniej w świecie, najpodlejszej śmierci. Tak się bóstwo nie wyraża. Bóg filozofów odnosi się, mówi Ratzinger, tylko do samego siebie. Tak naprawdę jest on konstytucją samego myślenia. Jego moment istnienia jest zawarty tylko na poziomie myśli. Natomiast wszelkie konstrukty, które staramy się gdzieś nazywać, na przykład ta konstrukcja istoty najwyższej, jest niejako samoistna. W tym sensie, że istota najwyższa nie może się z nami podzielić swoją miłością. W przeciwieństwie do Boga wiary, Bóg filozofów, to właśnie nie ma takiej potrzeby, aby manifestować miłość, natomiast Bóg wiary w sposób niezbędny musi się wyrazić poprzez miłość, poprzez działanie. Tak? To jest pytanie, jak my to poznajemy. To jest bardzo ważny wątek epistemologiczny. Tak? Jak my jesteśmy w stanie to poznać? Ale z drugiej strony proszę zauważyć, że to jest tak naprawdę spór, który gdzieś dopiero powstaje w nowożytności, w oświeceniu. Tutaj na argument poznawalności Boga, niepoznawalności, czy na argument niepoznawalności możemy, nie wiem, przywołać Pascala na przykład i jego kategorię serca. Pascal mówi, dobrze, możemy sobie mieć poznanie racjonalne, ale także jest poznanie sercem, poznanie miłością, które dlaczegoż by nie uznać za gdzieś tak samo wiarygodne. Wcześniej gdzieś możemy się
cofnąć do średniowiecza, do Tomasza, do Augustyna, oświecenie w sensie Augustyna, tak? Właśnie Bóg, który oświeca umysł, Bóg, który doprowadza do tego bardzo trudnego dylematu Augustyna. W swoim doktoracie Ratzinger mówi, jaki to był trudny dylemat, kiedy to z drogi królewskiej, która jest drogą filozofii, z drogi wysokiego intelektualizmu, wysokiego C, trzeba zejść na wiarę, która tak naprawdę jest wiarą prostaczków, która tak naprawdę jest zubożeniem gdzieś samego siebie, tak? Ale ten moment oświecenia, pójścia w stronę prawdy, to jest coś, co odróżnia wiarę człowieka ufającego Bogu, wiarę wierzącego, nie chciałem tego uczyć, żeby tak to brzmi, gdzieś od wiary filozoficznej. Czas chyba mi się wyczerpał, więc mam jeszcze jeden wątek, ale może jak będzie dyskusja, to go uruchomię tutaj. Dziękuję uprzejmie. Kwestią. Proszę Państwa, ja troszeczkę inaczej będę czytał, podobnie jak Pan Profesor, chociaż troszkę inaczej w moim przypadku to będzie wyglądało, bo każdy z nas dostał jako zachętę do rozważenia pewną grupę pytań. Pytań było tyle, że w zasadzie wystarczyło na sumę teologiczną wielotomową. Ale w związku z tym trzeba było coś wybrać. Ja popytałem się też kilku osób, jakie kwestie ich by interesowały. I w nawiązaniu do tych pytań przedstawię kilka swoich uwag. Nie wiem, czy jestem słyszalny teraz? Słychać mnie? Wyżej, tak? Dobrze. Dobra. Okej. Kilka swoich uwag związanych z tymi pytaniami. Ja, proszę Państwa, może tytułem jakby małego wyjaśnienia. Mocno pozostaję w obszarze filozofii analitycznej. I to też będzie miało pewien wpływ na to, jak ja do tych kwestii podchodzę. Wybrałem sobie następujące, proszę Państwa, pytania. Na dwa z nich odpowiem troszeczkę dłużej, a później już raczej krócej. Pierwsze pytanie to jest pytanie następujące. Czy wiara religijna może być racjonalna, uzasadniona, uprawomocniona? Powiedziałbym tak, że poruszając ten zbiór problemów, trzeba, to jest kwestia zasadnicza, sprecyzować, co się rozumie przez wiarę. I co się rozumie, to jest równie ważne, i może nawet bardziej trudne do określenia, przez racjonalność, czy też tą prawomocność, bądź uprawomocnienie. Wydaje mi się, że wiara w ścisłym sensie występuje tylko w religiach profetycznych. I nie powinna być, jak nieraz to filozofowie robią, redukowana wyłącznie do zbioru twierdzeń, które są uznawane przez wyznawcę. Czyli tak zwanej wiary obiektywnej czy propozycjonalnej, sądów wiary. Hebrajskie haman, oznaczające akt wierzącego, to słowo odnosi się, proszę Państwa, do wzorca, do pewnej konkretnej sytuacji cielesno-duchowej dziecka,
które pozwala się nieść w ramionach ojca albo matki. Taki jest pierwotny sens tego słowa. W związku z tym wierzyć to złożyć swój ciężar w ramionach mocniejszego. Pozwolić się nieść komuś, komu ufamy. Tym ciężarem jest życie wierzącego, który oddaje albo powierza, może ofiarowuje siebie w ręce dobrego, wszechmocnego Boga. W ufności pozwalając się prowadzić, nieść, nie wiedząc, dokąd go Bóg prowadzi i przyjmując z ufnością właśnie, zawsze zaskakujące, a niekiedy bolesne, zwroty w swoim życiu. Czyniąc to także w posłuszeństwie miłości, będąc posłuszny woli Bożej. I teraz częścią tego fenomenu wiary, rezultatem owego złożenia swego ciężaru w Bogu, proszę zwrócić uwagę na ten zwrot, polegać na kimś, jest ufne przygnięcie do słowa. Znów konstruuje to tak, jak to widzi wierzący. Prawdomównego, wiernego Boga, mającego pełne poznanie. I z tego akurat dopiero momentu bierze się wyznawana przez wiernego tak zwana wiara propozycjonalna, na przykład credo chrześcijańskie. Natomiast filozofowie, gdy stawiają problem racjonalności wiary, zazwyczaj przez tą ostatnią pojmują zbiór uznawanych twierdzeń dotyczących Boga, albo co gorsza, twierdzenie bądź sąd, że Bóg istnieje. I starają się odpowiedzieć na pytanie, czy to prawda, poprzez znalezienie odpowiedzi na inne pytanie. Czy dowody filozoficzne są wystarczające, aby uznać, że Bóg istnieje z pewnością, czy też nie? Proponuję, aby to zagadnienie racjonalności wiary rozumieć głębiej, jako kwestię, czy wiara religijna jest ze swej natury poznawczo wadliwa, błędna, w jakimś sensie podstandardowa, czy coś z nią jest z natury nie tak. Należy jej również stawiać, jeżeli ktoś je stawia, a tak bywa, w odniesieniu do konkretnego człowieka i jego kompetencji, jego sytuacji poznawczej, posiadanej bądź nie przez niego wiedzy, dostępnych mu doświadczeń takich, a nie innych. W związku z tym nie ma o jednej ogólnej apodyktycznej odpowiedzi, tak lub nie. Czy wiara jest racjonalna, czy nie? Możliwe jest, że wiara Kowalskiego jest racjonalna, zaś wiara Grekowskiego nie będzie. Nie jest zatem tak, że wiara jest z konieczności irracjonalna, jak czasami się twierdzi. Jeszcze inną kwestią, proszę Państwa, jest sprawa, czy formułowane przez filozofów rozumowania za i przeciw istnieniu Boga powinny w sprawie istnienia Boga teizmu przeważyć. Tu zdania są wśród filozofów podzielone. Są na przykład tacy filozofowie, jak Meiner, Tomiści, Barry Miller, którzy argumentują, że istnieje sprzeczność pomiędzy uznaniem, stwierdzeniem istnienia świata, a stwierdzeniem nieistnienia Boga. Czyli da się to dedukcyjnie jednym argumentem stwierdzić. Inni natomiast są zwolennikami podejścia kumulatywnego, odwołującego się do wielu argumentów niededukcyjnych, redukcyjnych, które samodzielnie nie dają nam pewności, ale w sumie mają dostarczać uzasadnienia sądowi, że Bóg istnieje. Tak jak ma to miejsce na przykład u Mitchella, Swinburna albo innych autorów. Jeszcze inni to zwolennicy tak zwanej reformy epistemologii. Twierdzą oni, że niezależnie od tego, czy dysponujemy argumentami za istnienie Boga, czy nie, to nie jest sprawa kluczowa dla racjonalności sądzenia o Bogu. Jeszcze inni, Wittgensteiniści, tacy jak Philips, uważają, że ten problem, czyli w kategoriach dowodu, stawiania problemu jest niezrozumieniem religii i relacji do nauk czy do filozofowania. Wiara i religia rządzi się własnymi prawami, można powiedzieć przenośnie własną logiką, i filozof po prostu nie ma podstaw racjonalnych, aby oceniać racjonalność religii, twierdzą. Są oczywiście wreszcie i tacy, którzy uważają argumenty za nie dość przekonujące, aby racjonalnie sądzić, że Bóg istnieje. Jeśli zaś chodzi o argumentację przeciwko istnieniu Boga ze zła, to sprawa w filozofii religii analitycznej ma się tak, że w dyskusjach, po dyskusjach w drugiej połowie XX wieku radykalnie, podkreślę, dominująca większość autorów uznała, że nie ma poprawnego,
przekonującego argumentu za sprzecznością pomiędzy istnieniem zła i istnieniem dobrego, wszechmocnego Boga. W związku z tym debata przesunęła się w stronę argumentu, że zło, aczkolwiek niespójne z istnieniem Boga, jest jednakże dobrą racją, aby sądzić, że Bóg nie istnieje. Zwłaszcza ma to być prawdą, twierdzi się o pewnych postaciach tak zwanego monstrualnego zła, które wydaje się nie mieć żadnego sensu, okropnych zbrodni, dla których nie potrafimy znaleźć dobra, które miałoby je przebaczyć. To z kolei spotyka się z odpowiedzią, ta argumentacja, spotyka się z odpowiedzią w postaci tak zwanego sceptycznego teizmu, który twierdzi między innymi, że nie ma wynikania od zdania wydaje mi się, że zdarzenie A nie ma sensu. Do zdania zdarzenie A nie ma sensu. Tutaj toczą się, proszę Państwa, dyskusje w obszarze tak zwanego evidential problem of evil i prób konstruowania filozoficznych teodycei czerpiących inspirację z teologii, a pokazujących, że wiara chrześcijańska rzuca sens na tego rodzaju potworne zło. Tym się zajmują tacy filozofowie, czy panie filozofinie, jak Marilyn McCord Adams, Eleonora Stamp. Pytanie, jak o tym mówi. Nie ma na pewno opinii, proszę Państwa, powszechnej wśród filozofów, tak jak czasami niektórzy takie opinie głoszą, nie ma takiej opinii powszechnej wśród filozofów, że zła się nie da pogodzić z istnieniem Boga, któremu można uwierzyć. Czy wiara i filozofia się wykluczają? Czy filozofia pomaga, czy przeszkadza w kultywowaniu wiary religijnej? Proszę Państwa, nie wykluczają się z konieczności. Zwłaszcza, gdy się pamięta, że od początku filozofowania liczni byli filozofowie, którzy definiowali filozofowanie jako zajmowanie się sprawami boskoludzkimi, najważniejszymi, terapię duszy, dążenie do upodobnienia się do Boga, o ile to dla człowieka jest możliwe. Współcześnie na przykład Linda Zagrzebski wśród filozofów analitycznych uprawia Divine Motivation Ethics, podejmując we współczesnym kontekście greckie wątki starożytnego naśladowania Boga. Trzeba pamiętać, proszę Państwa, że filozofia nie jest jedna. I że w filozofowaniu zawsze obecny jest filozof, który rozumie, dostrzega albo nie dostrzega i ocenia, osądza. Czy myśląc o Bogu jesteśmy skazani na antropomorfizację? Nie. Natomiast zawsze takie zagrożenie jest, że filozof będzie, czy my po prostu myśląc o Bogu będziemy tworzyli idoli. Dlatego bym powiedział tak, że filozofowanie o Bogu zawsze powinno być dokonywane z zachowaniem wszelkiego możliwego dla nas niezbędnego rygoru logicznego, epistemologicznego. Powinno być robione maksymalnie rzetelnie. Wymaga wielkiej wiedzy, sprawności poznawczej. Wymaga też dużego doświadczenia i wielkiego serca. Stanowisko tak hiperkrytyczne czy wrogie wobec religii, poznania Boga, jakie można czasami spotkać, jest bardzo rzadkie wśród analitycznych filozofów religii. I myślę, że mało który, nawet znany ateista filozoficzny, pozwoliłby sobie na ostre sądy, że wiara jest nieracjonalna. Mówię o filozofach analitycznych, że doktryna Trójcy Świętej jest logicznie sprzeczna, że nigdy nie wiemy, o czym mówimy, wypowiadając się o Bogu, że filozofowanie jest niebezpieczne dla wiary, że pojęcie Boga jest niespójne, a generalnie filozofia jest narzędziem destrukcji, jeśli chodzi o religię. Kończąc, powiem tak. Chyba tak być nie musi, proszę Państwa, jeśli chodzi tym razem o sąd, że Bóg istnieje, uzyskany przez filozofowanie, przez taką praktykę filozofowania. Skoro notoryczny ateista, można by powiedzieć, papież ateizmu z wczesnej filozofii analitycznej, Antony Flew, uznał, że nie może dalej przyjmować ateizmu. I pod wpływem wieloletniego swojego rozważania nad argumentem scelowości, w trakcie którego to rozważania niejedną książkę ateistyczną popełnił, w świetle współczesnej biologii skłania się do uznawania celowego zamysłu przyrody. Przechodząc na pozycję deistyczną, a następnie przeszedł na pozycję teistyczną, pisząc książkę Bóg istnieje. Bóg nie istnieje z przekreślonym nie. Co interesujące, proszę Państwa, chciałbym na to zwrócić uwagę, nie stało się to, ta jego przemiana nie dokonała się w świetle nowego argumentu, tylko, jak on to opisuje, rewizji dotychczasowej oceny tych argumentów, które znamy.
świetne nowe dziecko. Jeżeli Państwo będą chcieli na koniec, to w pewnym momencie będę mógł przedstawić pewne dane statystyczne, jak te kwestie przekonania o istnieniu Boga, bądź wartości argumentów się rozkładają wśród filozofów, ponieważ są też pewne badania socjologiczne robione, ale to tylko jeżeli taka potrzeba będzie. Dziękuję bardzo. Teraz będziecie panowie mogli odnieść się do swoich stanowisk, przedyskutować punkty sporne, ewentualne zarzuty. Także, panie profesorze. Ja pierwszy. Proszę. Ja bym chciał poruszyć jedną rzecz, która tu się w obu wystąpieniach przewijała. Jakoś tak poruszyć po to, żeby uświadomić, jak się rzeczy rzeczywiście mają. Często to słowo wiara jest jakoś w jakiś sposób tak, nie wiem jak to określić, mityzowane. Mam co na myśli to, że ktoś jakby za pomocą pewnego aktu kaprysu decyduje się wierzyć. Jak już zdecyduje się wierzyć w wyniku tego aktu kaprysu, to już wierzy. I ma silną wolę, to wierzy. Otóż to jest pewien mit, ponieważ czym jest wiara? Wiara religijna, można powiedzieć, składa się z czterech elementów. Po pierwsze, z przekonania o istnieniu Boga, do tego wrócę za chwilę, z pewnej postawy moralnej. Po trzecie, z zaufania do Boga. I być może jeszcze w grę tu wchodzą pewne doświadczenia Bożej obecności w świecie. Ale skoncentrujmy się na przekonaniu istnienia Boga. Otóż przekonania ludzie mają na różne tematy. Przekonanie jest nieskończona ilość. Te przekonania nasze są lepiej lub gorzej uzasadnione. Często mamy słabo uzasadnione przekonania, mimo to je uznajemy. Bo nie ma wyjścia. Tak samo jest z wiarą. Przekonaniem o istnieniu Boga. Ono może być za pomocą pewnej argumentacji, na przykład filozoficznej, no to jest prawdopodobne, to nie jest wykluczone wtedy. Ale większość ludzi się filozofią nie zajmuje. Zadaje sobie takie pytania, skąd się wziął świat, czy może mógł mieć początek nicości i tak dalej. To jest pewne myślenie. Bo o takich aktach myślenia, drogach myślowych ci ludzie mówią tak, no bardziej w moim przekonaniu jest to jakoś uzasadnione, że Stwórca świata istnieje. Ale ciągle mogą przypisywać tym przekonaniem tylko pewien sposób prawdopodobieństwa. I nie ma nic z tym złego. Natomiast druga rzeczą jest postawa moralna. Czy postawa życiowa, oczekiwania życiowe. Tutaj to bardzo mocno w tym, co przedstawiłem, starałem się to podkreślić, albo współczucie ze światem, pragnienie wyrwania świata z opresji, no i tak dalej, i tak dalej. I te dwie rzeczy są na początku. One, na początku, czasem to w jednej chwili się odbywa, ale potem jest ten trzeci element, który przekształca przekonanie i pewną postawę moralną w rzeczywistą wiarę. Mianowicie zaufanie do Boga, jeśli chodzi o własne życie. Jak to się dzieje? Co przekształca te dwa pierwsze elementy? No to rzeczywiście jest tajemnicza sprawa. Tutaj się mówi o łasce wiary czasami. Trudna do eksplikacji, ale też jakoś podatna na tę eksplikację. Mianowicie możemy powiedzieć, że pewne doświadczenia życiowe, na przykład przeglądamy własne, ja tylko przykład podaję, przeglądamy własne życie i mówimy i myślimy sobie, gdyby się to i to nie zdarzyło, to by się to i to nie zdarzyło i tak dalej. Wiele jego etapów. I mamy wrażenie, podkreślam, mamy wrażenie, że w jakiś sposób nad naszym życiem ktoś niejako czuwa, czy nim kieruje, czy nas prowadzi. Taki element, taki wynikający z tej refleksji nad życiem, może przekształcić te dwa pierwsze elementy, postawę moralną i jaki przekonanie o istnieniu Boga z jakimś prawdopodobieństwem, z jakimś. Rzeczywiście w zaufanie do Boga. Jeżeli przekształca w zaufanie, to przekonanie o jego istnieniu staje się 100%. Tu już nie ma ruchu takiego, że
mogę tak myśleć. No być może Bóg istnieje, prawdopodobieństwo jest jedna, druga postawa, no pragnę jakoś, nie pragnę czynić zła, chciałbym dobra dla ludzi i świata i ufam mu w pełni. To już niemożliwe. Trzeba raczej przyjąć tak, że z strony psychologicznej jest tak, że jeżeli jest zaufanie do Boga, to on, to przekonanie jest raczej 100%. Mówię raczej świadomie, bo mam na myśli to, że z punktu widzenia niejako wiary chrześcijańskiej, osobowego Boga, wszechwiedzącego, prowadzącego ludzi i tak dalej, nawet człowiek, który posiada pewne inicjalne zaufanie do Boga, początkowo może zostać poddany testowi. Prawda? Próby tego zaufania. W gruncie rzeczy są to próby tego zaufania. No i jeśli chodzi o element czwarty, doświadczenia Bożej obecności, to jest bardziej skomplikowane, ale myślę, że czasem to jest troszkę odwrócone w kolejności chronologicznej. Są pewne doświadczenia obecności Boga, które powodują przekonanie o istnieniu Boga, pewną postawę i zaufanie. Nie zgodziłbym się z tym, już kończę, nie zgodziłbym się z prelegentami, chyba u obu panów to było, że czy wiara jest racjonalna? Według mnie jest racjonalna w tym elemencie przekonania. Jeszcze raz. My musimy wiedzieć, jesteśmy istotami rozumnymi i musimy wiedzieć, w co wierzymy. Nie we wszystko jest racjonalnie wierzyć, ale w istnienie Stwórcy Świata, o pewnych przymiotach istotnych, ważnych, jest racjonalnie wierzyć, bo na to są pewne argumenty. No i ta sprawa taka zasadnicza, która się tu ciągle przewija, zresztą w tym numerze tego czasopisma Filozofuj była, że dowody nie idą. Dowody. Można powiedzieć, nie idą w sensie, nie wiem, dedukcyjnym. No niektórzy sądzą, że dowód ontologiczny można tak formułować, ma charakter dowodu apodyktycznego, ale to zostawmy. Dowody mają pewne prawdopodobieństwo, argumenty, prawdopodobieństwo. A to czyni to nieracjonalnym przyjmowanie istnienia Boga? Czyli jesteśmy wszędzie tam nieracjonalni, gdy opieramy się tylko na prawdopodobieństwie? W ogóle byśmy nie mogli nawet żyć w świecie. Także to jest, bardzo by mi w jakiś sposób zależało na tym, żeby tę sprawę pamiętać tak. No elementarnie, to znaczy, że jeżeli nawet dowody dają pewne prawdopodobieństwo, to jednak jest to pewien argument, pewna racja, pewne uzasadnienie. Można przejść dalej, prawda? Niejako, jeżeli powiem. Także to jest bardzo ważne. Dziękuję. Za dużo mówiłem, ale... Ja się chciałbym odnieść do tej kwestii tyczącej się pytania, ile racjonalności powinno być w wierze, i to gdzieś kontynuując tą myśl pana profesora, przypomniała mi się taka debata, którą w 2004 roku odbył Ratzinger z Habermasem. To jest bardzo ciekawa debata, gdzie był właśnie przedstawiony spór o to, jak traktować w ogóle religię dzisiaj w życiu publicznym i w jaki sposób gdzieś podejść do wiary dzisiaj, tak? Właśnie gdzieś po przełomie oświeceniowym. I racjonalność pojawia się tam w takim kontekście, jak my ją rozumiemy. No, wiara jest racjonalna. Wiara jest racjonalna, przynajmniej wiara chrześcijańska jest racjonalna. Możemy powiedzieć, że wszystkie religie abrahamowe są w tym sensie racjonalne, że można wyłożyć racjo tego, co stanowi przedmiot wiary. W tym sensie nie ma tutaj problemu, żeby kłócić o racjonalność wiary. Tak? Problem o racjonalność wiary pojawia się wtedy, kiedy przyjmujemy taki pogląd, powiedzielibyśmy, trochę scjentystyczny, tak? Gdzie nieracjonalne nie jest to, co jest nieudowodnione, ale jak pan profesor słusznie powiedział, chociażby teoria ewolucji, tak? Która jest, przecież nie ma na nią ostatecznego dowodu, czy ona jest, czy ona nie jest, aczkolwiek znam takiego biologa, który znowu stosując metodę fidelizacyjną pokazuje, że można prawdopodobieństwo
gdzieś tam ustali, czy ta powiedzmy teoria genetyczno-populacyjna, bo to Kimury, gdzie można wskazać, że gdyby już wejść szczegółowo, to bardziej ta ewolucja była niż nie było. Okej, ale nie ma gdzieś ostatecznego dowodu, że to, o czym mówimy, jest jednoznacznie udowodnione, a przez to, że nie jest udowodnione, nie jest nieracjonalne. No to absurd jest taki. Podobnie można by, wydaje się, od tego sporu gdzieś odstąpić. Natomiast wydaje mi się, że ważną sprawą dla religii jest to, ile w religii mamy w ogóle racjo i ile mamy w ogóle myślenia. No stara, jeszcze anzemiańskie dwie zasady, tak? Fides querens intellectum, tak? Wiara poszukuje zrozumienia, ale fides precedit intellectum, wiara wyprzedza zrozumienie w tym momencie. I gdyby tutaj wrócić do tej myśli klasycznej, to wydaje mi się, że mamy dzisiaj problem jednak. Mamy problem z chrześcijaństwem, szczególnie z tym chrześcijaństwem ewangelikalnym, południowoamerykańskim, już też północnoamerykańskim, bo do Stanów Zjednoczonych to wraz z tymi emigrantami hiszpanojęzycznymi przechodzi. Mianowicie to jest taki, tak jak był ten Great Awakening w nowożytności i on bardzo mocno wpłynął na protestantyzm anglosaski, amerykański, tak dzisiaj mamy drugą falę tego Great Awakening, tak? To znaczy oprzyjmy się na czystym fideizmie. Nie potrzebujemy żadnej racji. Tak? To gdzieś dociera też do Polski. Arcybiskup Gendecki ostatnio mówił właśnie, że był na jakimś spotkaniu ekumenicznym i pastor protestancki się bardzo chwalił, że my żadnej teologii nie potrzebujemy, żadnej filozofii tym bardziej. My sobie sami poradzimy gdzieś swoją wiarą. No ale problem polega na tym, że od takiej fideizacji wiary, ja myślę, jest bardzo prosta potem droga do tego elementu, który pan profesor wspomniał, moralnego, ale także manifestacji tej wiary właśnie no, w życiu publicznym. Tu dochodzimy siłą rzeczy do sporu od wiary, czyli do sporu z filozofii Boga, teologii fundamentalnej, do, wiem, że nie chciałbyś tego, co ja bym tego wątku poruszał, do filozofii politycznej. Ale myślę, że ten związek jednak przejścia z tej jednej sfery do drugiej, on jest jednak bardzo istotny. I w tym przypadku ta fidelizacja wiary, fidelizacja, czyli bardzo świadoma, programowe odpuszczenie sobie intelektu, odpuszczenie sobie racjo, to jest pewien problem. Ja myślę, że gdybyśmy dzisiaj postawili taką mapę intelektualną współczesnego chrześcijaństwa, to po jednej stronie mielibyśmy sekularyzację, która stara się wiarę przerobić na filozofię religii, a w pewnej kontrkulturze katolickiej, no dzisiaj Europa jest w dużej kontrkulturze katolickiej, do katolicyzmu, takiej kontrkulturze też intelektualnej, jest coś, co już w latach 60. Ratzinger nazwał chrześcijaństwem w interpretacji, czyli próbę zbudowania z chrześcijaństwa no tego, co Paweł nazywa gdzieś tam głupstwem dla pogan, czyli jak zdejmiemy to głupstwo, to te chrześcijaństwo będzie atrakcyjne, czyli spróbujmy uzgodnić to wszystko, co zwłaszcza w sferze publicznej, politycznej, moralnej będzie do uzgodnienia. Spróbujmy się na wszystko zgodzić, co w doktrynach moralnych poza Kościołem jest do zgodzenia się, no to wtedy będziemy atrakcyjni, wtedy będziemy bliżej człowieka, wtedy będziemy bliżej świata. I to jest jakby taki wątek, powiedzmy, sekularyzacyjny, który no, przynajmniej na Zachodzie skutecznie, przynajmniej Kościół katolicki, ale jeszcze wcześniej i luterański rozłożył. Ale jest i drugi brzeg tego samego problemu. Właśnie ta fideizacja, czyli wiara pozbawiona jakiegokolwiek intelektu, tak? Wiara pozbawiona jakichkolwiek pytań, wiara pozbawiona filozofii. Ja myślę, że te dwa zjawiska są dzisiaj niebezpieczne. Pytanie, które może pan doktor tutaj postawił o istnienie, nieistnienie Boga w swoim wystąpieniu. Ja mam problem, bo ja nie jestem gdzieś biegły w tych filozofach, których pan wymienił. Trudno mi się gdzieś do tego odnieść. Tak fachowo, jak tutaj panowie obaj w swoich wystąpieniach zrobili. Ja tylko chciałem może powiedzieć, taki problem mi się pojawił. Dlaczego nawet dla osoby niewierzącej pytanie o istnienie Boga i pytanie o wejście w sekularyzację może być ważne? I tutaj odwołałbym się do takiej książki Johna Somervilla, filozofującego historyka z University of Florida, który
w książce Decline of Secular University stawia taką hipotezę, że sekularyzację należy odróżnić od sekularyzmu kulturowego. I czym jest sekularyzm kulturowy? To jest mianowicie kompletne spłaszczenie czy wyeliminowanie ze sfery publicznej pytań fundamentalnych. To jest sekularyzm, tak? On się wiąże z jakimś charakterystycznym popkulturą, tak? Zresztą Państwo wiecie, że 2 lata temu, zdaje się, w Londynie chyba Richard Dawkins organizował coś takiego, że taki marsz, czy taki event właśnie, prawdopodobnie Boga nie ma, więc enjoy your life, tak? I rzeczywiście to jest bardzo poważny problem, bo teraz, jeśli zresztą Kołakowski ten problem w swoim czasie sensownie dosyć analizował, ale teraz jest pytanie takie, jeśli nawet z perspektywy niewierzącego zdejmę te pytania z mojej agendy życiowej, zdejmę te pytanie z mojej agendy intelektualnej, czy czasem nie grozi nam najzwyczajniej w świecie indyferentyzm, to znaczy dla wierzącego będzie to upadek wiary, będzie to coś, co może przynieść pewne konsekwencje egzystencjalne, bo niechże on się obudzi na przykład pod koniec życia i powie, że się jednak pomylił, że miał kroczyć drogą wiary i nie kroczył, ale ten indyferentyzm papież Franciszek niedawno nazwał jako sekularyzm, indyferentyzm jako utrata więzi z innymi. Tak, jeśli ja sobie nie zadam tych fundamentalnych pytań, nawet jeśli na nie odpowiem negatywnie, to bardzo szybko, bardzo łatwo przestanę w ogóle odczuwać potrzebę ich zadawania sobie. Tak? Jednak w naszej kulturze europejskiej, ja myślę, to jest fantastyczne, że no, ateiści potrzebują trochę chrześcijan, chrześcijanie potrzebują ateistów, jest jakieś takie napięcie między tym, które wytwarza jednak zagłębianie się. I tutaj już kończę. Myślę, że to jest trochę rola właśnie filozofii, tak? Że filozofia może być takim łącznikiem, tym takim mostem między przekonaniami wypływającymi z wiary, a na przykład pewnymi przekonaniami moralnymi, które gdzieś z wiary nie wypływają. Możemy się gdzieś kłócić. I to jest pewien fenomen, bo kiedy spojrzymy na to, na świat religii islamu na przykład, to tam gdzieś takich mostów nie ma. Tak, tam nie ma czegoś takiego, że można na równi gdzieś, no może poza tą szkołą kairską, która jest taka liberalna, otwarta, ale umówmy się, ona jest pod specjalnym nadzorem też państwa, tak? Tam, żeby wejść na ten uniwersytet, to trzeba spełnić pewne, powiedzmy, nienaukowe, niekoniecznie naukowe kryteria, ale generalnie w kulturze islamskiej na przykład takich napięć nie ma, tak? Takich pytań nie ma na nich miejsca. Wydaje mi się, że to jest jakieś też dobro naszego świata zachodniego, że my możemy w takiej perspektywie gdzieś się obracać. Dziękuję bardzo. Ja już nie będę mówił długo. Ja chciałem mocno powiedzieć o tej formule fides querens intellectum. Otóż tam nie jest tak, że jest przeciwstawienie intelektu wierze, bo tam ta wiara w ten fides to już jest pewne przekonanie oparte na racjach, ale ona szuka głębszego zrozumienia. Tu nie ma opozycji, bo czym jest przekonanie takie... Musiałby być kaprysem bez racji. Przecież musiałby być wyłącznie kaprysem. Ten, kto je formułował, miał rację, co wierzył w przekaz, historię, która została przekazana. Miał wiele innych racji dla jej autentyczności. On szukał dalszego zrozumienia, a nie ma tam supozycji przeciwieństwa między czystą wiarą jako kaprysem. Co tu wierzyć? A będę wierzył w to. Przecież tam to było wsparte na racjach. I tam ta formuła dlatego sugeruje, ale szukał dalszego i głębszego zrozumienia, być może pewnych uzasadnień. Także to trzeba o tym pamiętać, bo tu wchodzimy w taki kanał skojarzeniowy czasami i nie możemy z tego kanału wyskoczyć. Już tu pan, tylko teraz pan, żebyście państwo się niecierpliwi. Pan doktor swoje uwagi wniesie, a wtedy mikrofon zostanie oddany państwu. Każdy będzie mógł zadać pytanie, bo to już rozumiem, że państwo niecierpliwicie, także...
Już za chwilę. To ja w takim razie postaram się krótko i w punktach, żeby nie zabierać. Znaczy, powiedziałbym tak, odnosząc się niejako, może zacznę od tego, co przed chwilą, o czym była mowa, bo to pamiętam. Po prostu, no, ja całkiem się zgadzam z tą tezą tutaj pana doktora, że pytanie o istnienie Boga jest ważne i jest ważne także dla niewierzącego. No, ja bym powiedział, generalnie dociekanie tych spraw jest kwestią istotną dla, może być istotne dla człowieka, jest istotną dla kultury jako pewnego środowiska, w którym ludzie wyrastają. Dobrze jest jednakże uświadomić sobie, że to pytanie może być bardzo różnie stawiane. To znaczy, ono może być stawiane przez osobę poszukującą niejako zrozumienia, jako kogoś niewierzącego, który chce się dowiedzieć, jaki ten świat jest, tak nieco, że tak powiem, jakby patrząc na te sprawy naukowo, a może być też stawiane z głębi jakiegoś takiego doświadczenia, o którym mówił na początku właśnie pan profesor, tak bardzo egzystencjalnie. I te dwa pytania jeszcze trzeba odróżnić od pytania człowieka, który szuka zbawienia. Szuka zbawienia, taki szuka tej wiary, prawda? Rozważa, są tacy ludzie, prawda, którzy przez całe życie mogą nie rozstrzygnąć tej kwestii, ale poszukują. A jeszcze jest inna kwestia, ja o tej mówiłem najbardziej, to jest kwestia tak zwanej racjonalności wiary w Boga. I ta kwestia ma swoją historię i ja starałem się, no tyle na ile mogłem tutaj pokrótce pewne rzeczy zauważyć. I to jest kwestia, bym powiedział, dość mocno taka akademicka i przeciwko temu tej kwestii były moje uwagi, nie przeciwko temu, żeby się pytać o Boga, w tym o Jego istnienie, ani też nie przeciwko temu, żeby szukać dowodów. Mi się wydaje, że bardzo ważne było to mi się bardzo podobało, ten punkt wystąpienia pana profesora, gdzie pan profesor właśnie poruszył kwestię pewności tych racji. Można się z tym zgodzić, że proszę państwa, że wszelka wiara jest rozumna, bo wszelka wiara ma jakieś racje za sobą, wszelka wiara ma charakter sądowy, propozycjonalny. To jest oczywiste i w tym sensie błędne jest przeciwstawianie wiary i rozumu. To jest prawda czysta, nie? Ktoś to robi, to dokonuje pewnej manipulacji, albo nie wie, o czym mówi zupełnie, nie? Natomiast można przeciwstawiać, znaczy można pytać się na przykład, czy wiarę da się pogodzić z wiedzą. Nie? Niektórzy się pytają, nie? Czy wiara jest pewną postacią wiedzy. Nie? To są trochę inne pytania. Nie? Natomiast tu, gdzieś w tle tych wszystkich pytań, krąży taka kwestia, jak wiele potrzebujesz poznania, abyś uwierzył? I to jest dobre pytanie. I myślę, że słuszna jest ta odpowiedź, że nie potrzebujesz pewności absolutnej, dowodowej, w tym sensie, że musisz dysponować racjami niepowątpiewalnymi. I to jeszcze najlepiej takimi, co do których wszyscy rozsądni ludzie się zgodzą. Przecież, proszę państwa, jest wielu rozsądnych ludzi, którzy będą się zawsze spierali na wiele poważnych tematów. Nie? Nigdy nie będzie tak, że wszyscy naukowcy, mądrzy zgodzą się w tych sprawach. Więc to jest tutaj, myślę, ważny punkt, który profesor podkreślił. I to jest, proszę państwa, w zasadzie też dobro, że tak powiem, współczesnej filozofii. To znaczy, my filozofujemy w świadomości, że nasze poznanie jest niepewne, nie jest pewne. Nie? Ten taki, można powiedzieć, wzorzec filozofowania dedukcyjny, aczkolwiek jest jeszcze gdzieniegdzie popularny i oczywiście jest atrakcyjny, to raczej nie jest dominującym dzisiaj. To znaczy, my ludzie filozofujący, zdajemy sobie sprawę, że możemy być w błędzie. I to jest coś, co charakteryzuje wszelką wiedzę. To jest coś, co charakteryzuje niemal wszelką wiedzę. Miałem jeszcze jakieś uwagi, ale może sobie to daruję. Oddajmy głos publiczności. Kto pierwszy, ten lepszy. Tak, Grześ.
bez mikrofonu dam radę, bo z tym mikrofonem także śmiało. Można się przedstawić, tak się poznamy, zmienia przynajmniej, zachęca. Znaczy ja jestem jednym z 7 miliardów Polaków, ludzi na Ziemi. Jednym z ponad wiele kwadrylionów istot żywych, które były, które są, pewnie, które będą. Postaram się w dalszej części zdefiniować dwa pojęcia, religia i Bóg. Dlatego będę prosił już teraz o odniesienie się do tych definicji, które tutaj nie zostały zdefiniowane, a w moim odczuciu trochę były spekulacją naukową na temat Boga. No więc chciałbym, żebyśmy sobie wyobrazili pewne pojęcia matematyczne, oś liczbową, każdy z nas sobie wyobraża, kulę nieograniczoną, podkreślam, kulę nieograniczoną, też chyba każdy sobie wyobraża. I otóż w tejże kuli nieograniczonej istnieje, są galaktyki, w jednej z tych galaktyk jest Słońce, które się obraca, a wokół tego Słońca obracamy się wraz z Ziemią my. I to są rzeczy chyba niezaprzeczalne. A więc można sobie wyobrazić, że pewien model matematyczny może być nie zantropomorfizowany, tylko sfizykalniony albo ufizykalniony, po to, żeby sobie wyobrazić nasze miejsce we Wszechświecie. Teraz, jeżeli sobie wyobrazimy oś liczbową, to możemy sobie wyobrazić pradzieje, możemy sobie wyobrazić religie egipskie, rzymskie, greckie i jesteśmy dzisiaj, tu i teraz, nie wiem, która jest pewnie około 20. Jest światło, może nie być, prawda? I tak dalej. Za sprawą właśnie kogo my to światło posiadamy. Kiedyś go nie mieliśmy przy ognisku, żeśmy oglądali świat. I to ognisko raz nam niszczyło, a innym razem nas ogrzewało. Woda czyniła podobne zjawiska. Na tle tych takich wstępnych uwag postaram się teraz podać definicję religii. Otóż według mnie religia jest to pewien system filozoficzny, oparty na trzech filarach: doktrynie, kulcie i organizacji. I teraz może to być religia teistyczna lub religia ateistyczna, więc stalinizm, hitleryzm i różne, prawda, takie systemy. Religie teistyczne, no to judaizm, katolicyzm i tak dalej. W tych pojęciach, doktryna, kult i organizacja chyba nie muszę rozbudowywać, co można sobie wyobrazić, prawda? Doktryna, no to teoria, która może być zapisana, powiedziana. Organizacja, no to zestaw ludzi, którzy jakby sterują pewną populacją. I kult to jest to, co widać. To, co widać. A więc w naszym przypadku religii dominującej katolicyzmu, kościoły i tak dalej, obrazy. Tak sobie wyobrażam religię. Teraz Bóg. Tutaj oczywiście definicji nie ma, bo to raczej nie może być. Ja postaram się jednak zdefiniować, ale to za chwilę. Może to zabrzmi groteskowo, ale kiedy byłem nauczycielem, były takie lekcje wychowawcze albo godziny wychowawcze. Starsi pewnie pamiętają, teraz zapomniano o nich podobno i ich nie ma. Otóż na tych lekcjach można było dyskutować na wiele różnych tematów. I fragment takiej dyskusji przedłożę właśnie na temat Boga. A bo, czy ja tylko tak, żebyśmy jak najwięcej mogli, jakby najwięcej osób jak mogło się wypowiedzieć, no nie? Także jak dobra, można, dobra, dobra, pytanie... Dobrze, to w takim razie podanie definicję Boga, według mnie. Jest to kosmos, zdefiniowany wcześniej, w którym my się znajdujemy. Dziękuję.
tutaj, proszę, w takim razie. Tylko my... Tak, proszę. Piotr Dobrzański, jest przy przedstawianiu. Ja pytanie, jeśli chodzi o pan doktor poruszył tutaj, mówił o obronie Sokratesa przez chwilkę. Ja tak się zastanawiam, jeśli gdzieś stawiamy te dwie rzeczy, konfrontujemy te dwie rzeczy, czyli Bóg wiary i Bóg filozofów, to chciałbym, bo ja raz przeczytałem obronę Sokratesa i pamiętam, to było dosyć dawno, ale pamiętam, że tam było, sam Sokrates powoływał się na Boga jako że jakby realizuje jakieś powołanie, tak? I zastanawia mnie ten Bóg właśnie Sokratesa i to, że właśnie no, ta idea Sokratesa dążenia do prawdy i Państwa pogląd na ten temat, czy gdzieś tutaj właśnie w tym punkcie, już na samym początku filozofii, nie było takiego, bo my to zestawiamy jako odrębne, Bóg filozofów, Bóg wiary. Czy tutaj w Sokratesie już nie widać tego, że gdzieś jest to połączenie, jakaś synteza właśnie bóstwa, na którego powoływał się Sokrates w swojej obronie, a filozofii, którą uprawiał, tak, tego dążenia do prawdy. Czy może Państwo wolą, żeby było więcej głosów? Czy mamy odpowiadać od razu? Na bieżąco, tak. Panie Piotrze, dziękuję. No, zapraszam do mnie do Poznania na studia. Z studentami robię obronę Sokratesa i Krytona i ten problem gdzieś rozważamy. I to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ często się mówi, że Sokrates to był świecki Chrystus, tak? Gdzie się te postaci z sobą porównuje ze względu na to, że Sokrates też przyjmuje dobrowolną ofiarę z życia. Jak wiemy, z Krytona unika ucieczki, tak? Ja kiedyś jeszcze byłem młody i pisałem do gazety z czerwonym paskiem, szczęśliwie tego już teraz nie robię, to napisałem mój taki pierwszy esej właśnie o Sokratesie i wydaje mi się, że próbowałem ten problem jakoś interpretować, mogę panu dać potem na miarę na ten tekst. Wydaje mi się, że jednak pytanie jest zasadnicze. Jakiego Boga miał Sokrates? Tak, w jakiego Boga wierzył Sokrates? I wydaje mi się, że to jest z pewnym ryzykiem, tę tezę stawiam, że Sokratesa można pokazać jako pierwszą osobę i to, co się dzieje w Atenach, jako figurę sekularyzmu. Tak, jako figurę sekularyzacji, gdzie religia ma charakter państwowy, publiczny, formalny. Tak naprawdę, mówiąc o Bogu, Sokrates mówi o prawach, których deifikuje, mówi o zasadach, mówi o jakimś świecie, który jest oczywiście u podstaw tych norm, ale tak naprawdę on zdaje sobie sprawę, że główną ideą jego ofiary jest naprawa porządku publicznego w Atenach, tak, i dlatego się dzisiaj podejmuje. Tak, wie, że jeśli ucieknie, jeśli będzie miał to dobre życie, no to tak naprawdę ten porządek publiczny on się dziś nie zmieni. To jest tak naprawdę zdeifikowanie myśli człowieka, zdeifikowanie myśli ludzkiej. I właśnie ten moment z Pytią, który tutaj wskazałem, on doskonale pokazuje, to są jakieś didaskalia obrony Sokratesa, ale doskonale on pokazuje, w jaki sposób ta religia ma tak naprawdę funkcję fasadową, to znaczy ona nie jest światotwórcza, ona jest tylko i wyłącznie uzasadnieniem tego, co jest wyprodukowane w tym świecie społecznym. Ma charakter takiej trochę estetycznej nasady tego, co jest wyprodukowane w świecie społecznym. W chrześcijaństwie jest przeciwnie. Bóg ma jakąś rewelację, jakąś objawienie, tak? To objawienie jest czymś zewnętrznym w stosunku do człowieka. Jest czymś często sprzecznym wobec tego porządku moralnego. I tutaj proszę zobaczyć chrześcijanie, którzy odmawiają uznania boskości cesarzowi, to przecież możemy powiedzieć, że to nie byłby specjalnie duży problem móc tą boskość uznać i robić swoje, ale właśnie nie, jest na to niezgoda, nawet za cenę życia nie możemy tego uznać z tego względu właśnie,
że Bóg jest jeden. Notabene z tego bardzo ciekawy spór wynika, dlaczego starożytni Rzymianie uważali chrześcijan za ateistów, ale to może w innym wątku, jeśli by interesowało to późniejsze. Nie wiem, bo tam się Państwo zgłaszają jeszcze, więc nie wiem, czy... Tak, to może tak, dobra, to tutaj Pan, a potem... Przepraszam, ja źle mówię, źle słyszę, źle widzę, bo jestem włodarzy. Ale mam do Panów doktorów i do Pana profesora proste, zasadnicze pytanie. Co jest Bogiem? Czy byt nieokreślony, czy człowiek? To krótkie pytanie i prosiłbym bardzo o odpowiedź albo pana profesora, albo panów doktorów. Konkretnie, co jest Bogiem tym, jeśli istnieje? Czy byt nieokreślony, czy człowiek? Co pan rozumie przez byt nieokreślony? Proszę? Co pan rozumie przez byt nieokreślony? No, byt nieokreślony rozumiem, no, niby Boga. Boga rozumiem, byt nieokreślony. A człowiek, to wiemy, kto był człowiekiem. No, trzeba powiedzieć, że no, jest określenie tego Boga od dawna, jego czynnie od tym. Panie profesorze, ale ja się spotykam, że Pan Jezus też był Bogiem. Więc kto? Czy jakiś byt nieokreślony jest tym Bogiem? Czy człowiek, który normalnie chodził wśród nas, kochał się i w ogóle tego? Czy on był też Bogiem? Bóg jest osobowy. Czy Bóg jest osobowy? Znaczy, nie wiem, czy ja w intencję dobrze wejdę Pana pytającego, ale tak spróbuję zrozumieć po swojemu to Pana pytanie. I właśnie bym je zrozumiał jako przeciwstawienie Boga, można powiedzieć, abstrakcyjnego, filozoficznego, takiego odległego, jakiejś pierwszej przyczyny, można powiedzieć, i Boga wiary chrześcijańskiej, Jezusa Chrystusa, prawda? I Pan profesor, pan, przepraszam, jakoś to tak właśnie przeciwstawia tutaj i pyta się, którą z tych opozycji powinniśmy wybrać, nie? Albo jeszcze nawet prosi o wyznanie wiary filozofa. Więc bym powiedział tak, przecież nie ma konieczności takiej ostrej opozycji, że trzeba wybierać. Nawet chyba się nie da, jak patrzy się na to z perspektywy chrześcijańskiej, sensownie w ogóle tego pytania zadać, no bo jeżeli mówimy, że Jezus Chrystus był Bogiem, to kim był? Nie? Z kim go utożsamiamy? Jak nie z tym bytem stwórcą, prawda? Także tutaj nie ma takiej ostrej opozycji i tak jak Pan profesor tutaj mówił, no ten Bóg jest jakoś jednak przez myślicieli religijnych czy filozofów, teologów też opisywany, określany. Tam musi być zgodność. Dziękuję bardzo. Proszę. Muszę powiedzieć, że ostatnio przeczytałem książkę Bóg bez znaczenia pana Janusza Majcherka i tam wiele rzeczy jest cennych. I teraz widzę, że pan doktor z Poznania jest zwolennikiem Platona, tak zauważyłem. A ja uważam, że królem wszystkich filozofów był Arystoteles. Ja tylko odpowiem, że ten spór jest nierozstrzygalny. To jest spór nad wyższością świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Szanowni Państwo, Grzegorz Rzymski, jestem dziennikarzem, filozofem, bardziej filozofem religijnym, zajmowałem się w kontekście modelowania konwersji, procesu konwersji religijnej. Właśnie jak się tam. Nieważne, no przedstawiłem się. W każdym razie ja mam takie pytanie, ponieważ tutaj rozmawiamy, prawda, Bóg filozofów, a Bóg wiary. Mi teraz przychodzi, studiowałem w filozofii w Krakowie, między innymi u profesora Jerzego Pyżanowskiego, który w takim ostatnim eseju pisanym kilka tygodni przed śmiercią napisał taki esej dla tygodnika powszednego Bóg jest albo nie jest. I on twierdzi, że w ogóle jeśli mówimy o wierze, ogólnie, nie różnicując na wiarę filozofów, a wiarę per se, możemy powiedzieć, że to jest tak naprawdę koniunkcja pięciu zdań. Tak troszeczkę analitycznie, jak pan Kupiński podchodzę, że
Po pierwsze, jest to teza deistyczna, że istnieje byt najdoskonalszy. Druga teza, która mówi, że ten byt jest w jakiś sposób stwórcą, generalnie chodzi o stwórcę rzeczywistości. Trzecia teza, że ten byt jest zasadą, logosem, archa i tak dalej. Czwarta teza, że jest osobą, a później już chodzą takie bardziej konkretne tezy religijne. I moje pytanie brzmi tak, jak to pewnie do wszystkich Państwa pytanie, jakby które z tych tez właśnie bardziej by mogli wybierać filozofowie tacy właśnie antyteistyczni, tak? Co to właśnie, czy które z tych tez akceptują filozofowie, którzy akceptują Boga jako byt abstrakcyjny, a które wybierają teiści? Czy rzeczywiście ta gradacja, którą profesor Perzanowski postawił też do Państwa, jakby przemawia, jakby filozoficznie? Nie wiem, myślę, że tam było adresowane. No, ja bym powiedział tak, że no, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ filozofów teistycznych i też antyteistycznych czy ateistycznych jest naprawdę wielu. To znaczy, są różne próby w obszarze, nazwijmy to, teologii filozoficznej, dociekań nad naturą Boga i nad jego istnieniem. I tam różne takie tezy padają, są też krytykowane. Generalnie chyba nie da się dać takiej odpowiedzi jednoznacznej. To było stanowisko profesora Perzanowskiego, prawda? Jeszcze w takim, można powiedzieć, momencie wyrażone. I jest to rzecz do rozmowy, nie? Rzecz do rozmowy. Także tak bym opowiedział. Nie ma jednej ustalonej, że tak powiem, powszechnie przyjętej gradacji tych tez. Tak mi się wydaje. A czy zgadza się pan profesor, że przeskok między deizmem a ateizmem jest właśnie taki, że deizm i teizm zakłada, że istnieje byt najdoskonalszy, natomiast teizm już wchodzi w bardziej szczegółowe tezy. Czy ta różnica jest inna? To znaczy, na pewno jest... to są różne stanowiska. Jest czym innym deizm, czym innym jest teizm, prawda? Znowu, teizm może być... inaczej, filozof, który mówi o Bogu teistycznym, pisze książkę na ten temat, przedstawia jakieś argumenty dotyczące, czy to istnieje takiego Boga, czy też w jaki sposób należy rozumieć jego naturę, prawda? No to różnie, nie zawsze identycznie to konstruują. Generalnie jest takie rozróżnienie, jest pewna tendencja, można powiedzieć, w współczesnej filozofii. Znaczy jest rozróżnienie pomiędzy takim minimalnym teizmem, powiedzmy, bardzo abstrakcyjnym i teizmem konkretnym. I tym, co zauważam w aktualnej filozofii, znaczy aktualnej, powiedzmy, no, biorąc 60 ostatnich lat, prawda, pod uwagę, to przesuwanie się zainteresowań filozofów od strony takiego bardzo abstrakcyjnego podejścia do Boga i rozważania tej kwestii Boga, można powiedzieć, istnienia Boga plus kilka atrybutów, właśnie na przykład, nie wiem, wiedza Boga, wszechwiedza, prawda, ewentualnie dobroć, na przykład w kontekście problemu zła, dokonuje się przejście w stronę bardziej takiej mocno zaangażowanej, nawet teologicznie bym powiedział, dyskusji na temat pewnych sposobów myślenia o świecie, o Bogu, właśnie takim nawet Bogu chrześcijańskim, czy o Jezusie Chrystusie, przecież filozofowie liczni, no Mozer pisze książkę o Chrystusie, prawda? O Chrystusie książkę napisał Swinburne, więc jest pewien ruch raczej od deizmu, nie? Ku teizmowi i takiej odpowiedzi bardziej konkretnej. W tym sensie, wiedzą Państwo, ta opozycja Boga filozofów i Boga religii jakby ulega, tak socjologicznie patrząc, jakby zmniejszeniu, bo filozofia jest interesująca, jeżeli daje nam, wiedzą Państwo, no, odpowiedź życiową, prawda? To znaczy taką odpowiedź, z którą coś możemy zrobić. Taka filozofia, która będzie, tak jak pan profesor tutaj to przedstawiał, właśnie to zarysował na początku, filozofia, która by była czysto taką pewną igraszką intelektualną, byłaby lekkim rozważaniem pewnych spraw, ona może zaciekawić, niektórzy mówią nawet, że można z tego żyć, prawda? Ale to jest zupełnie inna praktyka,
A inną praktyką, tym się mogą zajmować filozofowie akademicy, jeżeli mają taką potrzebę. Natomiast, ale nie muszą, nie muszą. Natomiast, nazwijmy to nie filozof zawodowy, jeżeli w ogóle tak można powiedzieć, bo czy filozofia jest zawodem. Więc nie filozof zawodowy, jego nie interesują gry słowne. Jego interesuje odpowiedź, z którą on może sobie poradzić, prawda? I to może sobie poradzić w takim świecie, o którym mówi profesor Judycki, prawda? Może nie wyłącznie tak ciemnym świecie i bolesnym, prawda? Bo tutaj jakby to zostało podkreślone, też świecie, w którym istnieje dobro, istnieje porządek, ale też istnieje cierpienie, istnieje nieporządek. I tam taka czysta, taka bardzo analityczna, można powiedzieć abstrakcyjny, ten Bóg abstrakcyjny, no się nie nada. Nie? Więc stąd chyba też filozofowie, którzy się tym zajmują, oni rozumieją to, jakby naturalnie jakby płynie ta refleksja w kierunku bardziej konkretnych odpowiedzi, właśnie na przykład w kontekście problemu zła. Jedno do powiedzenia, ja nie powiedziałem ani razu, że świat jest zły. Ja tylko... Nie powiedziałem, że świat jest zły, w tym sensie, że zło, na przykład zło przeważa nad dobrem, w sensie cierpienia i bólu, nad radością. Nie. Ja tylko twierdziłem jedną rzecz, że świat jest wypełniony też czymś takim jak ból, cierpienie i zło jako akt złej woli. I w związku z tym twierdziłem, nie akcentowałem tego, ale tam było wspomniane o zasługach, które nie zostają docenione. Także nigdzie nie było okazji tam autoeksplikację przeprowadzić. Dziękuję. Proszę Państwa, jak tak została postawiona sprawa, w takim razie macie okazję do życiowych filozofów, życiowe pytania, śmiało, teraz albo nigdy. No ja postawiłem pytanie, na które nie uzyskałem odpowiedzi, odnośnie definicji Boga jako kosmosu. Kosmos, bo ja nie zdefiniowałem w całości kosmosu. Kosmos jest kulą nieograniczoną, w której znajdują się galaktyki. Wszystko rusza się, przemieszcza się. Teoria wybuchu się tutaj też mieści w tym. Bóg też oczywiście, bo my go wymyśliliśmy. Ale niezaprzeczalną kwestią dla mnie jest, dlatego chciałbym uzyskać odpowiedź. Czy się panowie w jakiś sposób możecie zgodzić z taką definicją, by przyjąć, że kosmos to na przykład Bóg? W rozumieniu moim. Dziękuję. Nie, my zgadzamy się z taką definicją. Po prostu się nie zgadzamy. No, wystarczy. Proszę bardzo. Ja za nie lubię się wypowiadać publicznie. Nie, to pan powiem, proszę. Śmiało! No, ale nie powiem do pana, co się myślę. Ogólnie, co myślę o Isaac Newton. Isaac Newton pierwszy swój wzór wymyślił w wieku 12 lat. Był geniuszem. Stworzył układ równania różniczkowe, którymi do dzisiaj się posługujemy i wiele problemów matematycznych rozwiązujemy. I Isaac Newton widział wielkie uporządkowanie we wszechświecie. Widział, że jest Słońce, planety krążące wokół Słońca. Widział galaktyki, wokół których takie Słońce krążą, czyli gwiazdy. Widział to wszystko, więc widział jedną kreskę. Przykładowo elipsę, po której się poruszają. Takich elips w wszechświecie widzimy wiele. Na przykład jądro i elektrony krążące wokół centrum i tak dalej. I w tym sensie, patrząc na kosmos i tak dalej, widzimy jakby jedną kreskę. Skoro widzimy jedną kreskę, to musiał ją stworzyć jeden artysta. I w ten sposób patrzę na naturę, że można sobie udowadniać nawet tego Boga katolickiego czy chrześcijańskiego przez nauki ścisłe, czyli filozofią przyrody się posługiwać. Tak? No i to chciałem powiedzieć, że tak naprawdę to, że ktoś wierzy, to nie znaczy, że to jest głupstwo, bo można udowadniać różne rzeczy przez też elementy ścisłe. Przykładowo przeznaczenie. Był taki filozof, Laplace bodajże, matematyk, też geniusz. W każdym razie on twierdził, że jest demon Laplace'a, czyli
że istnieje byt, Bóg, powiedzmy, jakby istniał demon Laplace'a, który na przykład, przykładowo rzucamy kamień. Jeżeli rzucamy kamień, możemy obliczyć po jakim czasie i w jakim punkcie spadnie. Znamy jego przyszłość. Możemy obliczyć, z jakiego miejsca został wyrzucony, czyli możemy obliczyć jego przeszłość. Czyli jakby istniała istota, która w jednym momencie by mogła wszystkie obliczenia, miała wszystkie dane świata i wszystkie wzory tyczące się do świata, to by mogła obliczyć przyszłość, bo myślenie nasze to jest ruch elektronów, a jak ruch elektronów, to, to on też jest teoretycznie obliczalny. Dziękuję za komentarz. Chciałem o tym powiedzieć, że na przykład Einstein też się odnosił tam do Boga, że Bóg nie gra w kości, czyli w świecie fizyki nie ma przypadków. Tylko my mamy tą cząstkę, która nam pozwala oderwać się od determinacji przyrody, czyli oderwać się od rządzących nami wzorów. To człowiek potrafi, nie wiem, przycisk czerwony wcisnąć i wysadzić ziemię i tak dalej. I tą cząstką, tak jak Kartezjusz mówił, jest dusza. Bo myślę, więc jestem. A to oznacza między innymi, że świadomość naszego istnienia jest na tym sensie, że na przykład jest krzesło. Czy ono istnieje? Ono istnieje tylko dla naszych zmysłów. A my istniejemy głębiej, bo istniejemy dla siebie, bo wiemy o swoim istnieniu, a to krzesło nie wie o swoim istnieniu. Czyli to krzesło naprawdę nie istnieje, a my mamy cząstkę, która powoduje, że wiemy o swoim istnieniu. Czyli teoretycznie powinniśmy być biologicznymi robotami. Chodzić po ziemi, nie wiedzieć, że istniejemy. Wykonywać program, tak? Komputer wykonuje program Windowsa i on nie wie, że wykonuje program Windowsa. W ogóle nie wie, że jest komputerem i tak dalej. A my mamy tą cząstkę, która powoduje, że my wiemy, że o swoim istnieniu, że my wiemy, że istniemy, więc istniemy głębiej, bo istniemy dla samych siebie. I to jest na przykład dowodem filozoficznym na istnienie duszy. Konwencja, ja chciałem powiedzieć, że musi być taka konwencja, że się zadaje pytanie, że po prostu można je trochę opisać, ale no, mi się wydaje, że w ten sposób zabieramy okazję tym osobom, które chcą zadać pytanie. Ja mam jedno pytanie. Chciałem się spytać panów osobno, każdego, czy w tym takim sensie, nie wiem, katolickim, nie wiem, islamskim, czy państwo wiedzą, tylko w takim sensie, takim, na przykład, czy chodzę do kościoła, czy coś tam, i tylko w takim sensie, no, tak, nie, po prostu odpowiedz. Nie, ja chciałem zwrócić uwagę na tę kwestię Bóg wiary, Bóg filozofii, tamto od tej strony. Rzeczywiście jest problem taki, jeżeli wyobrażamy sobie filozofów, ludzi myślących, którzy dochodzą do wniosku, że Bóg istnieje jako byt najdoskonalszy i że mają potem jakieś racje, lepsze lub gorsze, a być może nawet takie racje o charakterze koniecznościowym, apodyktycznym. I na tej zasadzie zaczynają nabierać przekonania, czyli są przekonania, że taki byt najdoskonalszy istnieje. W jaki sposób, bo mamy na myśli wiarę, wiara zawsze jest określona. Więc jeżeli bierzemy pod uwagę chrześcijaństwo, to teraz mamy problem, czy ten Bóg jako byt najdoskonalszy to jest ten sama istota, którą nazywamy Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, Jezusa z Nazaretu. I to rzeczywiście jest trudne. Tienżyj Solon, taki był historyk filozofii, nie tylko on, ale on to jakoś miał pewien argument na rzecz tego. Mianowicie w Biblii Pan Bóg mówi o sobie, że jestem, który jestem. I Jeżeli są, to tak interpretował, że jakby Pan Bóg chciał powiedzieć, jestem czystym aktem istnienia, o którym mówi metafizyka. A jest takie pojęcie czystego aktu istnienia, do której dochodzimy rozumowo. I że w związku z tym Pan Bóg się przedstawia jako czysty akt istnienia. Ale można przypuszczać, można się domyślać, nie będąc biblistą nawet, że to jest bardzo złożona sprawa. I dlatego to jest pytanie rzeczywiste, jak wygląda relacja pomiędzy Bogiem filozofii, uznanym jakoś, a Bogiem w wypadku chrześcijaństwa, bo nie każdej wiary oczywiście. No mówię, Bóg wiary, no ale wiary.
kultury. Wierzenia są różne, prawda? Tutaj, żebyśmy się znowu nie dali zwieść takiej elementarnej sprawie. Rzeczywiście jest to problem. To chciałem to... Oczywiście ktoś powie, że to jest mniejszy problem, bo rzeczywiście, jeżeli uznajemy. Tak, proszę bardzo. Chciałbym zadać pytanie. Tak. Zacznę od tego, że tutaj pan wcześniej powiedział o logice natury, jak pewien dowód istnienia Boga. Jako, że logika powstaje wskutek wymyślania czegoś. A musi być ktoś, kto cokolwiek wymyśli, żeby takowa powstała. I jakby spojrzeć na antropologicznie, na całość istnienia ludzkości, to na pewno można wyznać tezę na sam początek, że żeby powstała kultura, żeby powstała religia, musi być poparta pewnym rozwojem ras. Rasa jako taka musi mieć umiejętność myślenia, czyli biologicznie musiała się wykształcić do stopnia, w którym myśli racjonalnie, zdaje sobie sprawę ze swojego istnienia itd. I zapraszając tutaj o to teorię Darwina, tak, czyli mamy ewolucję, mamy rozwój rasy ludzkiej, która zachodzi do momentu, w którym zadaje sobie pytanie o właśnie ten większy sens istnienia, tą większą świadomość. I jako jedyna jednostka, jako jedyna rasa, którą znamy, jest inteligentną rasą, więc postrzeganie jej w kontekście darwinizmu można trochę rozszerzyć, dlatego że... Na czym polega pytanie? Niech pan spróbuje. Na czym polega pytanie? Chciałbym zadać pytanie takie, czy przypadkiem to, że potrzeba wiary w Boga u człowieka nie jest biologicznym faktem, w sensie, czy biologicznie nie jest oparta w człowieku i czy to przypadkiem nie wpisuje się w ten schemat tego, że logika natury daje człowiekowi potrzebę wierzenia? To znaczy, ja myślę, że to chodziło panu nie o rasę, ale o gatunek, prawda? W rasach się mam kategorię tutaj. To jest ciekawe pytanie, na ile teoria ewolucji odnosi się w ogóle do istnienia Boga. Tak? Jest taka świetna książka zmarłego parę lat temu profesora Józefa Rzycińskiego, arcybiskupa lubelskiego, Teizm i filozofia analityczna, gdzie on też te wątki analizował, ale gdyby wziąć taki hardcore darwinizmu, czyli Edward Wilson i jego socjobiologia, tak, gdzie on na podstawie społeczności owadów mówi, że mówimy o społeczeństwie jakimś zorganizowanym, tak? Jesteśmy w stanie tak naprawdę znaleźć pewne analogie i paralele. I powiem szczerze, ta książka jest kompletnie nieprzekonująca, to znaczy Wilson na końcu pokazuje, dochodzi do naczelnych i pokazuje, że jakaś małpa tam potrafi rysować i ona jak dostanie farby, no to coś tam zrobi i tak dalej, ale dochodzimy jakby do tego, o czym pan trochę mówił, to znaczy dochodzimy do tak naprawdę problemu kartezjańskiego, który to rozbija, to znaczy ta małpa nie wie, co rysuje, ona nie ma pewnej autoświadomości, ona może niejako zwerbalizować sobie, czy mówiąc po heideggerowsku, ona może sobie unarzędziowić pewne rzeczy, tak? Są takie małpy, które są w stanie budować z gałęzi różne prymitywne przedmioty, którymi sobie radzą w codziennej użyteczności, ale potem od tej narzędziowości nie jesteśmy w stanie wyjść niejako krok dalej, także na dzień dzisiejszy... Myśli o tym, co zostawi po swojej śmierci, swoje postrzeganie swojego instynktu przetrwania. Tak, dlatego mówiąc krótko, nie ma z poziomu przede wszystkim socjobiologii, bo nie widzę żadnej innej koncepcji ewolucyjnej, która byłaby, nie jestem filozofiem biologii, więc może ktoś, kto jest filozofem biologii, tutaj mógłby ewentualnie skorygować to, ale poza socjobiologią, czy trzymanie się socjobiologii, no trudno jest uzasadnić tezę o tym, że potrzeba istnienia Boga jest potrzebą ściśle biologiczną. Odpowiadając na pana pytanie, no jestem, nie mam problemu, żeby powiedzieć, że jestem osobą wierzącą, że jestem katolikiem, nie mam z tym jakiegoś specjalnego problemu, ale od razu dodam, że nie ma to też specjalnie wpływu na to, co mówię i jak myślę, że ma wpływ taki, że rzeczywiście jakoś to determinuje myślenie, ale powiedzmy, jak tu w tej sytuacji, w której jesteśmy i rozmawiamy, to wydaje mi się, że szukamy raczej racji, tak? To znaczy szukamy pewnych argumentów, które niekoniecznie
muszę szukać różnych mostków, pomocy w wierze, żeby je znajdować, bo przypuszczam, że gdzieś takie było na drugie tego. Jeszcze dodam, że oprócz socjobiologii jest jeszcze teoria gier, z której ten argument się wyprowadza. A aplikacja teorii gier do nauk społecznych. Tak, ale to nie jest paradygmat ewolucyjny, o który pytał pan, tak? Tylko, że on mógł uzasadniać paradygmat ewolucyjny. Znaczy poprzez zastosowanie teorii gier uzasadniamy paradygmat ewolucyjny, czyli efektywność właśnie wierzenia jako zapewnienia spójności grupowej, działania. No niekoniecznie, bo z teorii gier nie wynika, czy pojęcie istnienia Boga, nie wynikają tego typu pojęcia, tak? To znaczy teorii gier, my możemy jedynie mówić o jakichś, powiedzmy, wspólnotowościach, może mówić o jakichś społecznościach i to jest to... Potrzeba może nawet nie tyle wiary, co potrzeba pewnej spoistości społecznej i jedną z tych spoistości społecznej może być wiara, ale proszę Państwa, to jest absurd. Z punktu widzenia kogoś, kto się zajmuje religią, to takie podejście musi być absurdalne. Tak, bo równie dobrze można, nie wiem, tu Lech i Gdańsk, tak zdaje się, kibicujecie, tak? Równie dobrze można by... Tak, Lech i Gdańsk. No ja akurat mam inną drużynę, ale równie dobrze można by iść tym tropem, że piłka nożna odgrywa dokładnie tą rolę, o której pan tutaj powiedział, jako właśnie ten naddatek, który jest jakimś spoiwem społeczności, a więc w tym sensie trudno by wyprowadzić jakieś tutaj tezy, myślę, do religii. Ja myślę, że niestety, to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział, bo na przykład obserwując czasem eseistykę, na przykład Richarda Dawkinsa, który jest moim zdaniem jeden z najznakomitszych umysłów z filozofii biologii, to ja myślę, że on robi pewną hochsztaplerkę metodologiczną, to znaczy zajmuje się rzeczami, które znacznie wykraczają poza jego dziedzinę, mocno argumentując się, czy stojąc mocno mając na plecy właśnie autorytetu ze swojej dziedziny, tak? Podobnie jest trochę z Wilsonem, to znaczy każdy, kto się zajmował filozofią polityczną, ja go czytałem, jak byłem doktorantem filozofii politycznej, się seminarium z socjobiologii, dla każdego z nas, nieważne jak się do ewolucji odnosiliśmy, pozytywnie czy negatywnie, widzieliśmy to niestety przekroczenie, że Wilson jako biolog, tak, przekroczył trochę pewną granicę, w której no, zrobił ciekawy eksperyment, ale nie do końca niestety był też tym wiarygodnym tutaj. Ja chciałem zwrócić uwagę Państwa też na rzecz elementarną. Nie dajcie się Państwo zwieść przez te wszystkie historie socjobiologiczne, bo proszę zobaczyć, zróbmy socjobiologię matematyki. Przecież, no tak, proszę bardzo. Jeżeli przekonaj religijnych, to i matematyki. Do czego to prowadzi? To jest sugestie, czyli nikt nikomu się... Socjobiologię rozumu, jak wyprowadzić rozum ludzki z, nie wiem, z funkcjonowania komórki. To nie znaczy, że te rzeczy nie są ze sobą powiązane faktycznie, ale, tak powiem, powiązanie, a kwestia natury, to są dwie różne rzeczy, dwie natury niejako, natura rozumna i natura biologiczna mogą być ze sobą powiązane, ale mimo tego powiązania to są dwie całkowicie różne rzeczy. I teraz ty się opowiada, to tak jest zaciemniając tę sprawę, że geneza religii, geneza przekonań religijnych. Co to jest geneza przekonań religijnych, biologiczna? Tak konkretnie, proszę bardzo. Jak ktoś się uprze, to tak zwany komentarz ewolucyjny, bo to tak można nazwać, komentarz ewolucyjny da się wygłosić do każdej rzeczy na świecie. Ale z tego, jak się wyjaśnia, jest to wytrych otwierający wszystko i wyjaśniający wszystko, czyli nic. Także proszę, no mam tylko taki apel, żeby nawet nie słuchać tego. Ja myślę, że jeśli można dodać, czy powiedział pan profesor, czy państwo znają taką książkę Antonio Damasio, Błąd Kartezjusza, parę lat temu niezwykle popularną wśród tych właśnie kognitywistów, neurokognitywistów. Znam ktoś z Państwa? Proszę Państwa, Antonio Damasio obwieścił w tej książce na wiele języków przetłumaczonej, że Kartezjusz się mylił. Dzisiaj nikt nie wie, mamy tutaj dowód, kto to jest Damasio, natomiast wszyscy wiemy, kto to jest Kartezjusz, tak? I to jest niestety pewien problem... Ale pewnie zarobi. No, bardzo dużo zarobił na pewno, ale to jest też pewien dowód, że istnieją różne mody intelektualne, które niestety, no, stają się, że z panem profesorem zgodzę, że one stają się niestety, one
mogą uwieść. No tak? Nie uwodzą one tak, zaciemniają sprawę, że nie wiadomo, o co chodzi. No, jak mówił profesor Jadacki, czasami chodzi o to, żeby nie było wiadomo, o co chodzi, więc to... Jeżeli mogę, nie wiem, czy jest na słyszanie. Ad vocem, ja bym powiedział tak, no może niektórzy mogą wiedzieć, kim był Damasio, ale albo nie wiedzieć, i w tym może nie leży, można powiedzieć, sprawa rozstrzygająca, ale zgodziłbym się tu z przedmówcami co do tej kwestii, że wiedzą Państwo, ja staram się śledzić te rzeczy, jakby być na bieżąco, na tyle, na ile jestem w stanie, tymi naturalistycznymi próbami wyjaśniania religii. I muszę powiedzieć, że jak na razie, bo przecież można pisać następne książki, nie? To jestem bardzo rozczarowany. Te argumenty, które się tam przedstawia, są bardzo słabe, bardzo takie abstrakcyjne, bardzo upraszczające religię, sprowadzające ją właśnie na przykład do przekonania, że istnieją jacyś bogowie, proszę Państwa. To z fenomenem religijności na razie nie ma nic wspólnego. To są jakieś abstrakcje i to, co mają wyjaśniać te teorie, wiedzą Państwo. Ja powiem taką propozycję do tych teoretyków, którzy właśnie w ten sposób naturalistyczny próbują religię wyjaśniać, bo czemu nie wyjaśniają? Tylko niech zastosują do swoich wyjaśnień te same kryteria, które stosuje się w naukach. I w tym momencie, jak się zastosuje, wiedzą Państwo, metodologię naukową, to te wyjaśnienia po prostu padną. One się nie utrzymają. Tam pytanie jest z końca sali, a później panowie, dobra? No, ja pierwszy się zgłosiłem. Pierwszy podniosłem rękę. Tak, nawet tam pan z końca sali, to nie będziemy do końca. Tak, proszę. Pana Jubińskiego, bo się uważnie pana wykuła. Wydaje mi się, że nie zrozumiałem końcówki, ponieważ zmienił pan język na bardzo religijne, symboliczne, choć o celem. Tak, to jest znany przykład, to nie ja bym myślił. Ja wiem, ale jakby zawiesił pan mnie jako w próżni ten wywód cały, ten cały ciąg. Nie zawiesiłem, ja zdawałem sobie... Chyba, że intelektualnie po prostu nie wyrabiam i chciałbym właśnie... Nie o to chodzi, proszę pana, ja miałem 5 albo 10 minut, a chciałem pewną całość, jakoś różne aspekty, żeby zostały poruszone, więc więcej eksplikacji nie mogło być. A teraz ja rozumiem, że pański problem, czy nawet zarzut polega na tym, że ja zmieniłem tryb z czysto filozoficznego na tryb religijny i określonej religii. Symboliczny. Symboliczny i określonej religii. Tak, to znaczy licząc na to, że słuchacz zrozumie, że problem, to znaczy zrozumie, to znaczy, że w pewnym momencie, gdy pytamy o problem zła, cierpienia, bólu, nie można pytać w ogólności o Boga po prostu, tylko trzeba pytać o Boga określonej religii. Stąd to nie było powiedziane na końcu. I się zgadzam, że tego, że było mniej zdań. I to myślałem, że zostanie zauważone, że nie chodzi o to, że teraz przechodzimy do trybu, że teraz trzeba się odwołać do określonego Boga i określonej koncepcji. I to było raz. Dwa, z tym mielonkiem chodziło o to, bo tam jest zarzut taki, że to jest zło, które nie służy żadnemu dobru, ani aktualnemu, ani przyszłemu. W związku z tym, a więc Bóg nie istnieje. Zło czy cierpienie. Z mojej strony było wskazanie, że z punktu widzenia Boga chrześcijaństwa On w tym bierze udział, co było obrazowo tych, że przez Jego żyły to przebrywa. Tak. I oczywiście to nie jest rozwiązanie, pytanie, a dlaczego On tego jelonka, mimo że sam to cierpienie przez Niego przepływa, dlaczego On to robi? Bóg. Dlaczego pozwala? I na to w tym moim wystąpieniu nie, oczywiście nie było odpowiedzi. Ja muszę powiedzieć, że gdybyś mnie Pan zapytał, dlaczego Bóg, chrześcijaństwa, biorąc udział w tym cierpieniu świata, dlaczego to robi? Dlaczego to pozwala temu jelonkowi? Chyba tak to rozumiem. Jeśli ktoś mi o zło wychodzi, czy Pan miał na myśli, że Bóg odczuwa cierpienie tego jelonka? A, o ten aspekt. Tak, to odpowiadam. Otóż, jeżeli Bóg jest wszechwiedzący, to tak, i wszechczujący, to się
to tak, wie, jak to być cierpiącym wielonogim. Wie nie tylko w wyobrażeniu, ale w specjalnym rodzaju wczucia, w cudzysłowie, które jest nam niedostępne. To znaczy, bo to chodzi o to, że on sam może nie cierpi, ale ma taki rodzaj, ja wiem, że to jest trochę unik, ale ma taki rodzaj wczucia, którego my nie znamy i które praktycznie równa się temu cierpieniu. I teraz jest, no bo z punktu widzenia chrześcijaństwa nie mamy innego wyjścia niż tak przyjąć, co ostatnie zdanie sugerowało, że chociaż, prawda, ukrzyżowanie było na linii czasu, to jednak dla Boga jest czymś pozaczasowym. I to cierpienie w jakimś sensie ból przepływa przez jego żyły, co było obrazowym ze z mojej strony tylko ja. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlaczego tak z tym wielonogim. Dlaczego tak robię? Natomiast jego udział, jeżeli to przyjmiemy, że on bierze w tym udział, jest jakąś odpowiedzią też. Znaczy, to nie jest zero. W tym sensie, że on jak, to jest tak jakby wskazanie, że ja to robię i że ja temu podlegam, tak jak wy, czy tak jak ten wielonek, natomiast reszta jest no, kwestią dalszej, dalszego może myślenia ze strony filozofów, albo będzie udzielona w innej sferze istnienia, prawda? W ten sposób, dlaczego tak? Dlaczego tak? Czy to jednak nie rodzi problemu, ta koncepcja Boga współodczuwającego, przynajmniej jeśli idzie o Boga chrześcijan, tak? I czy doktryny katolickiej, bo jednak kiedy przyjmiemy wydarzenie na krzyżu, które ma charakter historyczny i jest skończony, kiedy weźmiemy sobie całą koncepcję eschatologii właśnie, że przez to cierpienie może być wygubione, przez to ten jelonek może, no pytanie, czy zwierzęta mają duszę, to jest inny jeszcze temat, ale powiedzmy, że czy istota cierpiąca, może tak, prawda, otrzyma zbawienie, jest to możliwe wtedy, gdy istnieje świat, w którym tego cierpienia nie ma. W tym sensie nie pewne zamknięcie świata ludzkiego od świata boskiego, także poprzez nieobecność cierpienia, nieobecność zła, jest właśnie też tym gwarantem odkupienia. Także wydaje mi się, że to jest taki spór trochę angelologiczny, ale wydaje mi się, że on budzi jakieś problemy tutaj. Tutaj, no jeżeli można, bo to jest na dyskusji jest taki, że ten zarzut, który pan doktor podał, rzeczywiście tak się nasuwa, że cierpienie Jezusa z Nazaretu na krzyżu było jednorazowe na linii czasu i się skończyło. Ale mamy problem identyczności, prawda, Jezusa z Bogiem i połączenia osób Trójcy Świętej. To nie jest takie proste, chociaż tak mówimy. I w jakimś sensie, ja tego bardzo łagodnie to chcę powiedzieć i bardzo ostrożnie, że w jakimś sensie jest to odpowiedź. W jakimś sensie jest to odpowiedź. Oczywiście nie odpowiedź dlaczego. Dlaczego, ale w jakimś sensie jest. Sprawa duszy zwierząt, gdyby miały duszę, pamięć, gdyby miały cel pewien, to tak. Ale to jest rzeczywiście, zwróciłem uwagę na taki aspekt, bo chciałem uwzględnić najmocniejszy argument antyteistyczny, cierpienie bezcelowe, którego racji nie możemy znaleźć. Żadnej, prawda? Bo ten wielonek nie ma duszy i jest właściwie taką egzemplarzem gatunku niczym więcej. I ja chciałem zwrócić uwagę na to, że przy pewnych założeniach, które może ad hoc rzeczywiście się wydają takie trudne do przyjęcia, tak, to jego cierpienie jest Pan Bóg, ten chrześcijański, bierze w ja. Ja może Tomasza uruchomić jego to naturalny rozkład świata tutaj, prawda? I cierpienie jako element tego systemu. Że służy, ale tutaj zarzut, jest sens zarzutu taki, że niczemu to nie służy. Jest pusty las, no znaczy nie pusty, ale tam nie ma żadnych. Bo na tym tego eksperymentu myślowy polega, że to niczemu nie służy. Popatrzcie. Nikt tego nie widział, nikt tego nie słyszał, nikomu to do niczego, nawet do myśli żadnych nie przyszło do głowy. Czy jest to ta różnica między tym, czy to byłby jelonek, czy dziecko?
Raczej dziecko w społeczeństwie ludzkim może, cierpienie dziecka może być okazją na przykład do aktów miłosierdzia, pomocy i tak dalej, czyli ma pewien cel, tak się zazwyczaj. Jelonek nie za bardzo. Jelonek nie za bardzo. Jelonek nie. Dlatego to jest ten przykład.